Jesteśmy w ramach 18. Festiwalu Sztuki Artfest imieniem Bogusława Wojtowicza i wspólnie z obecnym Tomaszem Boksą zrealizowaliśmy wystawę 8 bitów sztuki, która prezentuje twórców, którzy działali w Tarnowie w latach, od końca lat 80. Część osób jest na sali, bardzo serdecznie witam, ale witamy także wszystkich innych, którzy przyszli, żeby dzisiaj posłuchać coś o demoscenie. Naszym gościem jest Piotr Marecki, bardzo serdecznie witam. Piotr, chyba jesteś pierwszy raz w naszym BWA. Tak, ale orbitujesz od jakiegoś czasu. Piotr Marecki, który zajmuje się mediami cyfrowymi, jest związany zawodowo z Uniwersytetem Jagiellońskim. Jest także znajomym Tomka Boksy. Dzięki niemu też gra deszczowni, którą tutaj prezentujemy, mogła być na przykład pokazywana na Florydzie. Więc tak, ale Piotr ma szersze spektrum zainteresowań. Tak, wydał wiele książek na różne tematy, ostatnio także Polskę przydrożną. Część publikacji będzie można potem tutaj dostać także. I plan spotkania jest taki, że teraz oddajemy głos Piotrowi Mareckiemu, a potem także będzie czas jeszcze na takie oprowadzenie kuratorskie i oprowadzenie z udziałem twórców, którzy tutaj pokazują pracę na tej wystawie, więc zapraszamy także do pozostania na drugą część. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za wprowadzenie, dziękuję za zaproszenie i przede wszystkim na samym początku chciałem powiedzieć, że super, że tutaj w Tarnowie powstała ta wystawa. Dzięki właśnie zaangażowaniu Tomka, kuratora, Ewy, pani dyrektor. I byłoby super, żeby jakieś działania demoscenowe, czy związane z szeroko pojętą właśnie kulturą cyfrową tutaj jeszcze się działały. Ja sam, jak Ewa wiesz, stałem się tutaj lokalsem. Mam duże związki właśnie tutaj z ziemią tarnowską od niedawna, więc chętnie kiedyś jeszcze mogę pomóc i też jakoś powspółpracować. Jak Ewa powiedziała, jestem związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Na Uniwersytecie prowadzę takie laboratorium właśnie poświęcone kulturze cyfrowej, mediom cyfrowym. Ono się nazywa UbuLab. Tutaj jest takie logo zaprojektowane też przez artystę wizualnego Jakuba Wojnarowskiego. To jest takie, dostaliśmy od Uniwersytetu 70 metrów kwadratowych i wypełniliśmy je właśnie głównie sprzętem, retro sprzętem. Tutaj Państwo widzicie też kilka komputerów, parę konsol i parę artefaktów. To jest to coś, co my też w labie zgromadziliśmy. Tam prowadzimy dydaktykę, uczymy studentów, studentki, dzisiaj właściwie osoby studiujące właśnie o tej kulturze cyfrowej, o historii też kultury cyfrowej, lokalnej, polskiej. Nie będę o tym dzisiaj mówił. Poświęciłem też demoscenie parę publikacji. Tutaj są takie te najbardziej, powiedziałbym, zorientowane na demoscenę. To jest demoscena ZX Spectrum, to jest monografia demosceny jednego komputera, jednej platformy właśnie ośmiobitowej ZX Spectrum. To jest ta książeczka. Napisałem ją wspólnie z dwoma demoscenerami. Jeden z nich, Jerzmiej, to jest taka legenda demosceny właśnie ZX Spectrum. Puszczam Państwu te książki, żebyście sobie obejrzeli. I druga książka, może dużo bardziej szersza, bo tamta jest taka bardziej naukowa, a ta taka bardziej popularna. Tytuł bardzo długi, oni migają tymi kolorami w sposób profesjonalny. Narodziny Game Devu z ducha demosceny w Polsce. To jest taka moja rozmowa rzeka z jednym z demoscenerów. Książka dosyć kontrowersyjna, dużo kłótni o nią było. I w środowisku właśnie komputerowców, geeków komputerowych ona została no właśnie przyjęta jako taka książka właśnie niekoniecznie, wiecie Państwo, zaakceptowana. Dużo jak mówię, różnych kontrowersji, skandali, kłótni i tak dalej. Jest to jakby super w ogóle dla książki. Ale też na przykład dosyć mocno demoscenowe są na przykład takie moje publikacje, Gatunki cyfrowe, gdzie rozmawiam z artystami, którzy wytwarzają poszczególne gatunki cyfrowe. I tutaj z demoscenerów jest między innymi Zenial,
z którym rozmawiam o matach. To jest jeden z takich gatunków demosceny. Krzysztof Ziębik, Kas, z którym rozmawiam o interactive fiction, ale też na przykład Argasę, którego też tutaj będę cytował. Też taka mocno demoscenowa jest książka na temat laboratorium i w ogóle prowadzenia laboratorium, używania laboratorium dzisiaj w humanistyce. Jak wcześniej wspomniałem, prowadzę takie laboratorium, odwiedziłem i pracowałem w kilku takich laboratoriach właśnie w Stanach Zjednoczonych. Mocno demoscenowa jest też ta publikacja, o której powiemy na końcu i Tomek tutaj uruchomi demko, które jest bazą do tej książki, to się nazywa RoboSolucja. I wreszcie już w taki bardzo, że tak powiem, publikuję też takie książki, które wydane były przez wydawnictwo Czarne, Polska Przydrożna i Romantika, i w jednej z nich jest dużo właśnie o chiptunie, o właśnie chiptunach Jerzmieja, to jest książka właśnie Polska Przydrożna, też można sobie zerknąć. A druga książka, Romantika, to jest opis mojego wesela i tam też zaprosiłem demoscenerów, atarowców i tam puszczaliśmy dema i w ogóle do chiptunów z Atari też się bawiliśmy. I teraz to jest takie króciuteńkie wprowadzenie. Wiem, że na sali są Państwo, którzy pierwszy raz słyszą o demoscenie, dopiero się dowiadują, więc wykład, rozmowa będzie taka, powiedziałbym, będę mówił też o podstawach, ale wiem, że jest masa też ludzi zaawansowanych w demoscenę, więc też słuchajcie, jeżeli chcecie, to przerywajcie, dopowiadajcie coś. Wykład jest też tak pomyślany, że Tomek, kurator wystawy, będzie uruchamiał produkcje demoscenowe, artefakty demosceny i właśnie tarnowskiej, lokalnej, i wtedy super było, gdybyście się angażowali też i coś powiedzieli w ogóle na przykład o swoich rzeczach. Jest parę slajdów po angielsku, ale je oczywiście przetłumaczę, więc zaczynajmy to takie króciuteńkie wprowadzenie. Słuchajcie, co to jest ta demoscena? Więc tutaj używam takiej książki Freaks. Jest niewiele książek o demoscenie, 2-3 publikacje. Freaks, The Brief History of Computer Demoscene. I z tej książki wyczytałem, że demoscena to jest taki jakby underground, prawda? Takie źródło podziemne. I każda właściwie dyscyplina ma takie właśnie źródło. I media cyfrowe też coś takiego mają. Mianowicie są pewne rzeczy w obszarze mediów cyfrowych dosyć dobrze widoczne, ale są takie też rzeczy po prostu bardziej zakryte, taki podziemny krąg. W ogóle demoscenę można porównać do tego filmu Finchera. Nie wiem, czy widzieliście ten film. Ten film jest o takich bohaterach, którzy są yuppies, prawda, pracują w korporacjach, zażynają się, natomiast po godzinach schodzą właśnie, można by powiedzieć, do podziemi i tam się po prostu biją, tak? Demoscenę można trochę porównać i w ogóle twórca tego filmu, David Fincher, wiedział o demoscenie, był świadomy. I na początku, w ogóle w czołówce tego filmu jest jakby demo. I to jest coś takiego. Mianowicie w obszarze mediów cyfrowych jest taki jakby podziemny, można powiedzieć, obszar, o którym wiedzą insiderzy. On jest niekoniecznie dobrze wyeksponowany, widoczny, ale myślę, że dla osób zajmujących się mediami cyfrowymi jest to prawdopodobnie ten obszar mediów właśnie cyfrowych najciekawszy w ogóle, bo tam się dzieją wydaje mi się, najbardziej zaawansowane rzeczy, najmniej komercyjne i najbardziej zaawansowane rzeczy. Dobra, idźmy dalej. Co to jest ta demoscena? Więc już wiemy, że jest to, że niekoniecznie jest to po prostu super widoczne, że jest to mega zaawansowane. I teraz tak, co to jest ta demoscena? No więc jest to społeczność osób zajmujących się niekomercyjnym tworzeniem prezentacji audiowizualnych i one rzeczywiście przypominają teledyski. Można by powiedzieć, można by się pomylić z teledyskami, ale jest jeden myk,
czyli te prezentacje, produkcje, dema, zaraz do tego dojdziemy, one są po prostu liczone, one są programami, one są liczone w czasie rzeczywistym. Więc demoscena, w ogóle kolejna książka o demoscenie, to jest sztuka czasu rzeczywistego. Czyli jeżeli Tomek będzie zaraz nam pokazywał demo, to to demo będzie liczone w czasie rzeczywistym. W tym sensie demoscena jest jakby częścią sztuk performatywnych i można by ją porównywać na przykład z teatrem. Czyli to, co na przykład Państwo zaraz zobaczycie, jak Tomek tutaj będzie na przykład puszczał nam demo, to myślcie sobie Państwo, że jakby, że jesteśmy w teatrze, wiadomo, o co chodzi w teatrze. W teatrze to dzieje się, jeżeli jesteśmy na spektaklu, to ten spektakl dzieje się jakby w tym czasie, aktorzy grają w tym czasie. To nie jest jakby wyświetlane, prawda? To nie jest nagrane, to nie jest film, to nie jest animacja właśnie, prawda? Tylko to jakby jest, to dzieje się po prostu w tym czasie. Art of real time, powiemy tak po angielsku. Więc jak mówię, można by się pomylić i produkcję demosceny potraktować jako animację właśnie, jako film, jako teledysk, ale tam jest jeszcze ten myk, że pod spodem jest kod, pod spodem jest platforma, czyli komputery, konsole i na tym sprzęcie demoscenerzy, koderzy, graficy, muzycy po prostu programują sztukę. I ona jest, jak mówię, wyświetlana w czasie rzeczywistym. Rozwój tego zjawiska zaczyna się w latach 80. wraz z popularnością komputerów, które weszły do naszych domów, czyli tą pierwszą generacją komputerów osobistych, to są komputery Atari tam stojące, ZX Spectrum czy Commodore 64, czyli lata 80. Pewnie większość tutaj z nas siedzących, bo widzę, że jest sporo demoscenerów właśnie z 8-bitowej sceny. Byliśmy wtedy dzieciakami, tak? Kiedy komputery zaczęły wchodzić do Polski, ten największy zasyp w Polsce to jest mniej więcej 86 rok, kiedy komputery pojawiają się, Atari zwłaszcza, pojawiają się w Peweksach. I wtedy Polacy masowo zaczynają kupować. Oczywiście wcześniej było Spektrum, o którym jest ta książeczka, która krąży, no i dużo bardziej zaawansowane, czy później zaawansowane bardziej platformy, takie jak na przykład Amigi. Dobra, idziemy dalej. Ja sam postrzegam demoscenę jakby trochę też szerzej, bo jest takie myślenie, na przykład tutaj jeszcze mam definicję, definicję samych demoscenerów napisaną, gdzie oni właśnie zwracają uwagę na tą kreatywną stronę technologii, ale na przykład w tej drugiej części definicji zobaczcie Państwo, że oni tu mówią, że to jest jakby takie skupisko takich nerdów komputerowych, można by powiedzieć, takich. I stąd też często demoscena jest, jak powiedziałem wcześniej, jest bardzo zaawansowana, jest to obszar bardzo zaawansowany technologicznie, natomiast rzeczywiście też ma duże problemy po prostu z przebiciem się w ogóle do szerszej publiczności, jak na przykład, nie wiem, gry chociażby, tak? Ja sam na przykład postrzegam demoscenę jako takie duże pole produkcji kulturowej, w którym powstają artefakty, powstają konkretne artefakty i ona ma swoje pole produkcji kulturowej. Właściwie pole produkcji kulturowej to jest taki termin socjologii kultury, który wskazuje na to, że jest cała sieć, powiedziałbym wręcz instytucji, sieć aktorów, którzy tworzą po prostu pewne pole. I tak jest w teatrze, tak jest w przypadku sztuk wizualnych, tak jest w przypadku literatury i wszelkich innych pól kulturowych, kinematografii. Demoscena też ma swoją sieć, prawda? Przy czym to wszystko jest, no, można powiedzieć, niezarejestrowane. To wszystko jest, opiera się na w miarę dobrze zorganizowanej anarchii. Ponieważ jakby to jest demoscenerzy nie sprzedają swoich wytworów,
ale organizują ogromną ilość demo parties, produkują ogromną ilość właśnie artefaktów. Więc Demoscena to by było takie pole produkcji kulturowej, w której najważniejszym właściwie aspektem jest to, że stawiamy w centrum komputer, platformę. Profesjonalnie powiemy platformę, ale możemy sobie powiedzieć na przykład komputer, konsolę i próbujemy przezwyciężać ograniczenia właśnie tej platformy i prezentować jej możliwości. Bo sam termin w ogóle demoscena bierze się oczywiście od słowa demonstration, prawda? Od słowa demonstracja możliwości właśnie platformy. I oczywiście demoscenerzy bardzo lubią używać platform, komputerów, które mają masę ograniczeń, prawda? Bo wtedy mogą te ograniczenia łamać. Ta książeczka, która tutaj krąży o ZX Spectrum, ZX Spectrum jest uważany za komputer z ogromnymi ograniczeniami, przykładowo wyświetla tylko 15 kolorów, gdzie dla demoscenerów wiadomo, żeby zrobić jakąś sensowną grafikę, no to 15 kolorów to jest rzeczywiście mało. Tam widziałem, że są utwory właśnie na ZX Spectrum Jerzmieja. Można sobie przejrzeć. I właśnie jakby celem demoscenerów, demosceny jest łamanie tych ograniczeń i pokazywanie właśnie możliwości. W obszarze mediów cyfrowych mamy, proszę Państwa, kilka takich pól produkcji kulturowej. To są pola, powiedzmy, literatura elektroniczna, czy gry, czy sztuka mediów. Demoscena będzie jednym z takich właśnie pól. I na demoscenie wytwarza się artefakty. I troszeczkę dzisiaj, w związku z tym, że ten wykład jest zatytułowany w taki sposób, że demoscena i komputery, i demoscenerzy, czyli ludzie związani z demosceną, ci, którzy produkują kulturę, produkują sztukę, to troszeczkę chciałbym się skupić na tych artefaktach demosceny, na tym, co jest tym outputem, tym efektem końcowym właśnie demosceny. Tutaj spisałem kilka takich też, można powiedzieć, gatunków, artefaktów właśnie demosceny. To będą dema, intra, pixel arty, invitki, wild dema, chiptuny, mody, magi. Troszeczkę o tym sobie powiemy. Jak duże jest to zjawisko? Więc to zjawisko według takiego największej strony internetowej PODNET skupia około 21 tysięcy aktywnych uczestników, czyli osób, które dodają content. Trzeba też powiedzieć, że demoscena jest przede wszystkim zjawiskiem europejskim. Jest to zjawisko kopiowane na innych kontynentach, przykładowo w Stanach Zjednoczonych. Sam byłem w Stanach Zjednoczonych na paru właśnie party demoscenowych, ale niekoniecznie im to wychodzi. Jest to zjawisko, można powiedzieć, takie endemiczne, prawda? Czyli tu związane jakby z Europą właśnie. I co więcej, też nie z wszystkimi krajami Europy. Najbardziej to są właśnie, często mówi się, że na przykład południe Europy już nie, czy na przykład Hiszpania też mniej, a bardzo mocno Skandynawia, Niemcy, Polska, Rosja, Czechy, Słowacja, Węgry na przykład. Często się mówi, że właśnie to jest też związane trochę jakby z pogodą, nie? Że jak jest dobra, świetna pogoda, że możemy sobie chodzić na plażę, prawda, słońce ciągle świeci, to się nie chce siedzieć w domach i kodować po prostu, ponieważ demoscena jest to takie działanie na demoscenie jest to totalnie nieopłacalne, prawda, w takich warunkach ekonomicznych, ponieważ demoscenerzy nie dostają po prostu to pieniędzy. Często właśnie jest to związane właśnie z tym, że siedzi się w domu godzinami, nocami, miesiącami, rozbija się rodziny, pije się dużo alkoholu i po prostu się kotuje, tak, po prostu. Okej. I to właśnie gdzieś tam w tych krajach takich, gdzie jest super pogoda, gdzie ludzie wychodzą częściej z domów, niekoniecznie działa. Natomiast na różnych innych kontynentach, także jest to zjawisko rzeczywiście z Europy, ale na różnych innych kontynentach próbuje się kopiować. W Australii na przykład. W takim razie to zajmuje tak dużo czasu, że dobrze, że tyle oni nie spędzają tego czasu?
Trzeba ich pytać o tym. Ja w każdym razie na pewno słyszałem o rozbitych związkach na demo parties, jak przyjeżdża demoscener i mówi, że przez pół roku nie wkładał do zmywarki, bo kodował. I tu go żona na przykład chciała z tego domu wyrzucić, prawda? Dobrze, idźmy, proszę Państwa, do najważniejszy gatunek demosceny, demo. To jest od tego słowa demonstration, właśnie demonstracja. I teraz tutaj będę cytował Argaska, jednego z demoscenerów związanych ze sceną amigową, też pecetową. I to jest z tej mojej książeczki Gatunki cyfrowe. I on to mówi jakby dla laika. Kiedy tłumaczę pojęcie dema komuś, kto nie zna się na komputerach, mówię wówczas, że demo jest wytworem przypominającym teledysk. To muzyka i animacja, przy czym zawsze zaznaczam, że animacja nie została wykonana wcześniej, powstaje na bieżąco, oblicza się cały czas. To właśnie najistotniejszy i definiujący aspekt dema, the art of real time. Na party demoscenowych największa obelga, jaką można usłyszeć, to jest animacja. Oni się po prostu drą na cały ryj, można by powiedzieć, bo to są party, wyobraźcie sobie Państwo, że siedzi 400 mężczyzn i widzą, że ktoś oszukuje i po prostu nie daje czegoś, co jest zakodowane, tylko animację. I to jest największa obelga, jaką można na demoscenie usłyszeć, czyli że to jest animacja właśnie, prawda? I dalej Argasek. Jednocześnie demo to gatunek z pogranicza sztuki i nauki. Algorytmy wykorzystywane w demach bywają wysoce skomplikowane. Oczywiście można się spierać, co oznacza sformułowanie skomplikowane. Niemniej należy pamiętać, że jedyną funkcją algorytmów wykorzystywanych w demach jest cieszenie oka odbiorcy. No więc właśnie, ta demoscena, jeszcze się mówiłem, że jest tak strasznie nieopłacalne po prostu, bo tak naprawdę jedyny cel, tam nie ma właściwie żadnej treści, będziemy się pewnie zaraz o to kłócić, ale chodzi o to, żeby ci, którzy się na tym znają, żeby się po prostu cieszyli. To jest jakby podziwianie piękna algorytmów, prawda? Ci, którzy się po prostu na tym znają, będą podziwiać, bo właśnie to są ludzie związani z tymi komputerami, poszczególnymi platformami, którzy po prostu wyciskają, co się da z tych platform. I inni zaawansowani też w daną scenę po prostu potrafią to docenić. I dalej Argasek. Im bardziej ktoś jest obeznany z komputerami, tym dokładniej wyjaśnią mu, czym jest demo. Na przykład mówię o istnieniu kategorii 64 czy 4 kilobajty intro. Jeśli ta osoba ma świadomość wielkości tej jednostki, a zwłaszcza jeśli sama kiedykolwiek programowała, to gdy pokazuje jakieś demo, opada jej szczęka. Mnie też zresztą opadała, kiedy pierwszy raz się z tym zetknąłem. No więc właśnie to jest to, o czym wcześniej mówiłem, o tych ograniczeniach, prawda? Jak ktoś jest już zaawansowany po prostu, jak ktoś wie, o co chodzi, to po prostu najczęściej w tym obszarze produkcji kulturowej chodzi o to, żeby ta szczęka opadła po prostu, tak? To jest też męska subkultura i często mówi się, to jest właśnie, wiecie Państwo, takie właśnie chwalenie się, kto mocniej potrafi, czy to powiedzcie sobie, co tam może być jeszcze dalej. Mówię również wtedy, że dema, jak i demoscena w ogóle stanowią swoisty challenge, to tworzenie na przekór sprzętowi, ograniczeniom nadanym mu przez producentów, zwłaszcza w przypadku scen oldschoolowych, czyli atarowskiej, amigowskiej, komodorowskiej. I rzeczywiście, jak powiedziałem, demoscenerzy bardzo lubią komputery z ograniczeniami. Te, które po prostu mało potrafią. Stare na przykład właśnie rzeczy. I to jest właśnie ta szkoła oldschoolowa. Właściwie szkoła oldschoolowa. To jest ten oldschool, prawda? I tutaj jeszcze mamy definicję bardziej taką porządkującą. Jest taki komitet, który bada demoscenę. Produkcja audiowizualna przedstawiana w formie wykonywalnego programu komputerowego, najczęściej stworzona przez grupę, prezentuje umiejętności programistyczne, muzyczne, graficzne, zarówno twórców, jak i platformy sprzętowej. Więc jak zaraz będziemy oglądać demo, zwróćcie Państwo na to uwagę. Tu są zarówno właśnie umiejętności programistyczne, muzyczne i graficzne, twórców, ale też tej platformy, prawda? I o co chodzi? Jakby demoscenerzy spotykają się na takich demo parties. Tam jest, jak mówię, zwykle czasem kilkadziesiąt, czasem kilkaset osób. I oni po prostu, można powiedzieć, w takim amoku oglądają te ogromne ilości dem produkowanych właśnie na dane party. I teraz Tarnów. Tutaj z Tomkiem umówiliśmy się, że zaprezentujemy demo Endless Dream z grupy Zelax.
I teraz Tomek uruchomi to z Atari. Natomiast ja zwrócę Państwu uwagę, tutaj jest jakby screen z takiej najważniejszej demoscenowej strony, archiwum demoscenowego, gdzie można też sobie tę produkcję ściągnąć i odpalić na oryginalnym sprzęcie. Jeżeli macie w domu Atari, Commodore, tam jest taki link download i można ten utwór, oryginalny program ściągnąć i odpalić. Co tu jeszcze jakie tu są jeszcze ciekawe informacje? Zawsze na tej stronie dostaniemy informację, jaka to jest platforma, na jaką platformę jest zrobiony ten utwór, czyli tutaj w tym przypadku Atari XLXE, czyli 8-bitowe Atari. Jaki to jest gatunek, czyli demo właśnie. I kiedy ten utwór powstał? Grudzień 1994. I Tomku, prosiłbym Cię teraz o odpalenie. I proszę Państwa, oczywiście na demoscenie utwory prezentuje się z natywnych platform. To jest taki profesjonalizm, natywna platforma. Czyli z tych platform, na które one powstały, najczęściej nie prezentuje się z YouTube'a, nie prezentuje się żadnego rodzaju dokumentacji. Także podziwiajcie Państwo teraz właśnie tę sztukę czasu rzeczywistego. Nie wiem, może twórcom oddam mikrofon, może będziecie chcieli komentować. Akurat tutaj jestem jednym z autorów tej pracy, że tak powiem. I to, co tutaj teraz widzimy, to jest taki pseudoogień, który jest cały czas renderowany na mikroprocesorze. Jeszcze tutaj dodam, że ten mikroprocesor miał tylko zegar 1,79 MHz, gdzie część jego czasu była pobierana przez układ graficzny, ponieważ on też również potrzebował sobie te dane graficzne wczytać. Zatem ten mikroprocesor tak naprawdę miał możliwości, jeżeli chodzi o obliczenia, no nie wiem, 800 razy mniejsze niż obecny smartfon. Więc nawet więcej. No i miał tam jeden rdzeń, do tego miał tylko 8-bitowy, że tak powiem, system przesyłu danych. I nie miał ani mnożenia, ani dzielenia, ani żadnych sprzętowych, że tak powiem, dodatkowych rzeczy, na których można było na przykład wykonywać obliczenia typu, nie wiem, dodawanie, mnożenie, znaczy dodawanie tak, ale mnożenia już nie miał jako tako, a przy okazji również nie miał i funkcji trygonometrycznych i innych tego typu rzeczy, które są bardzo potrzebne przy liczeniu grafiki 3D na przykład. No i tutaj na przykład widzimy efekt polegający na tym, że są dwa obrazy na siebie nakładane. Oczywiście te obrazy są wygenerowane wcześniej, ale cały czas mikroprocesor piksel po pikselu, że tak powiem, nakłada je na siebie i co klatkę jedną animacji, że tak powiem, przesuwa każdy z tych obiektów i w ten sposób jest tworzony, że tak powiem, obraz, który w tej chwili widzimy. Teraz się ładuje, bo niestety 64 kB RAM-u no nie pozwalało na to, żeby za dużo rzeczy zmieścić, zwłaszcza jak grafika, muzyka oraz przede wszystkim program. No i tu na przykład widzimy krzywą Beziera. Krzywa Beziera jest liczona na wielomianach, więc w tym momencie procesor, że tak powiem 8-bitowy, no praktycznie nic innego tutaj nie robi, jak oblicza kilka punktów, które się w tej chwili po prostu poruszają po różnych krzywych. Do tego każdy oczywiście z punktów należało wyświetlić w sposób ręczny, że tak powiem, czyli punkt po punkcie. Musiał skasować pamięć, która się znajduje i musiał również wyświetlić kolejną klatkę animacji i wszystko robić, żeby było płynne w 1/50 sekundy. Czyli co tak zwaną ramkę, jak myśmy to, że tak powiem, nazywali na scenie, czyli to był czas, w którym jeden obraz telewizor zdąży, że tak powiem, narysować. W systemie PAL oczywiście. Tutaj kolega dopowiada, który również jest jednym z autorów tego dema. Tu na przykład widzimy taki efekt, który polega na tym, że na przemian lekko to miga i właśnie na przemian co klatkę są zmieniane dwie krzywe i w ten sposób jest efekt, który polega jakby na dwóch krzywych. Tutaj jest efekt takich metamorfoz. Oczywiście to, co widzieliśmy w tej chwili, procesor przy użyciu normalnej, że tak powiem, liczenia, czyli rysowania, nie miałoby to racji bytu, ponieważ nie wyrobiłby, że tak powiem, z ilością przetwarzania danych. Było to w sposób bardzo trikowy rozwiązane, że wcześniej był pewien trójkąt i po prostu, jakby powiedzieć, fazy animacji były po prostu przeliczane jakby na odpowiadające tam elementowi trójkąta. Tu są nakładane jakieś efekty graficzne, to bardziej miało być pod kątem wizualnym efekt. Tak zwane shade bobsy to się nazywało.
sprawa, ten efekt nie do końca mi wyszedł tak, jakbym chciał, no ale później już był poprawiony. Oczywiście jeszcze nie zapominajmy, że część czasu mikroprocesor musiał poświęcić na odtwarzanie muzyki, gdzie muzyka również jest, że tak powiem, częścią programu. Czyli układ dźwiękowy potrafił kilka pisków różnego rodzaju, różnej głośności i częstotliwości odtworzyć, natomiast te nuty i cała reszta, która była zapisana w pamięci komputera, była przetwarzana jakby na instrument, a ten instrument dopiero był przetwarzany na to, co układ dźwiękowy w zasadzie był w stanie odtworzyć, więc również ileś czasu mikroprocesorowi zajmowało przeliczenie tej muzyki jako taką. I tutaj za chwileczkę zobaczymy grafikę wektorową. Tu jest taki po prostu przykład wyrenderowanej wcześniej animacji, dodany jakiś tam tekst typu scroll, czyli najbardziej typowy chyba efekt w każdym demie, czyli musi być przesuwający się napis, który coś tam pokaże. I on się miał tam niby odbijać w kulce. O, i tu widzimy na przykład grafikę wektorową, która jest liczona w czasie rzeczywistym w trzech osiach, jest korygowana perspektywicznie. Do tego teraz mikroprocesor musiał, że tak powiem, wypełnić każdą ze ścian tego sześcianu, a przykładowo jeszcze musiał nałożyć na to trójkolorowy efekt, w którym nic nie mógł innego robić, ponieważ on musiał linię po linii, że tak powiem, zmieniać kolory, więc w tym czasie nie mógł nic innego liczyć. Tu jest podobnie, dlatego że ten efekt się polega na tym, że jest kilka klatek animacji tego, tak jakby zapamiętywane w tył i są między sobą te klatki miksowane, przez to jest taki efekt takiego rozjeżdżania się tego po prostu sześcianu. W ten sposób to, no właśnie, teraz widzicie, wiecie już, jak to było zrobione. Także no, tu jest dużo trików stosowane, no zarówno programistycznych. Dla informacji, że graficznie w takim trybie ten komputer wyświetlał cztery kolory. Bez, dokładnie. Bez żadnych dodatkowych trików dało się mieć cztery kolory, nie więcej, łącznie chyba nawet z kolorem tła. Tak, dokładnie. Natomiast miał możliwość poza tym jeszcze, że tak powiem, zmianę tych kolorów, czyli miał paletę 128 kolorów, natomiast cztery jednocześnie mógł na ekranie w tym trybie wyświetlać. Te wszystkie efekty, tam co chwilę mówi, tak, że tam były te jakby te takie kolorowe, takie bary, byśmy to nazywali. To była po prostu zmiana koloru co linię wyświetlanego obrazu po prostu na ekranie telewizora. To oszustwo, które jakby technicznie pozwalały stare telewizory, bo tak naprawdę w teraźniejszych czasach ten efekt w ogóle nie miałby racji bytu, bo to trzeba byłoby wszystko, że tak powiem, wygenerować do jakiegoś tam bufora, natomiast z racji, że ekran rysował obraz, to można było, jeżeli już była część narysowana, to można było mu przełączyć na przykład paletę kolorów i w tym momencie rysował inny całkiem kolor. No, tak to mniej więcej najprościej wyglądało. Tak mniej więcej działał telewizor kineskopowy, czyli rysował od góry do dołu obraz linia po linii i w ten sposób i leciał od lewej do prawej, po prostu w ten sposób rysował i w tym momencie była możliwość sprawdzenia, podczas której linii jest rysowany dany obraz. Mikroprocesor się musiał synchronizować z tą linią i zmienić wtedy kolor. I w ten sposób powstawała na przykład taka paleta w postaci jakiejś tam tęczy czy różnego rodzaju innych zmian. W ten sposób również się teraz podkolorowuje na przykład obrazki na Atari, gdzie jednocześnie cztery kolory można zobaczyć obrazki, na których jest 128 kolorów, bo na przykład co jakiś dany czas procesora jest zmieniany po prostu kolor. I cała sztuka polega na tym, że ten obrazek nie jest tak naprawdę obrazkiem, tylko jest programem komputerowym, który generuje ten obrazek. Czyli ma jakąś tam mapę tak jakby tych punktów, ale przy okazji program zmienia jeszcze w taki sposób kolory, żebyśmy mogli, że tak powiem, mieć złudzenie ich większej liczby. Podobnie jest tutaj na przykład. Tak naprawdę jest 8 kolorów, które mamy, natomiast ta paleta jest cały czas zmieniana, poprzez co widzimy efekt takiego pseudotunelu. Zakodowany przez kolegę do... I powiem szczerze, że nie do końca wiem, jak on działa, ponieważ napisał sam go w taki sposób, że miałem problem dołączyć go do dema. No ale to, i tu, żeby było jeszcze śmieszniej, wszystko jest napisane w języku assemblera, czyli w najniższym języku, jakim mikroprocesor się, że tak powiem, posługuje, łącznie z różnymi sztuczkami, typu jakieś kasowanie pamięci, gdzie na przykład była potrzebna pamięć, żeby on mógł punkt po punkcie, czy tam bajt po bajcie skasować bardzo szybko ten że tak powiem, ekran. Także tutaj cała sztuka tego wszystkiego polegała na tym, że tak naprawdę sztuką moim zdaniem w przypadku dema nie jest to, co widzimy, tylko to, co jest jako cały taki zespół programu, obrazu oraz dźwięku. I jeszcze, żeby była jedna jeszcze rzecz jasna.
muzyk, grafik, tak jak tutaj Łukasz się wypowiedział, musieli znać ograniczenia sprzętu, a wręcz nawet momentami umieć programować, żeby wiedzieć na przykład, co układ dźwiękowy jest w stanie osiągnąć w danej chwili oraz jak na przykład należy zmienić kolor w danym momencie wyświetlania, żeby uzyskać większą paletę tego. Więc tutaj grafik nie miał tak, że wziął sobie każdy punkt, tak jak teraz się bierze, że może sobie wziąć z dowolnej palety, mamy tam, nie wiem, 24 bity, powiedzmy, kolorów, tylko miał ileś kolorów dostępnych, ileś mógł wiedzieć, w którym miejscu na ekranie i w jaki sposób już on sobie, że tak powiem, poradził z tym tematem, w taki sposób ten komputer był w stanie to, że tak powiem, wyświetlić. Więc w ten sposób się łamało pewne ograniczenia, które były narzucane na sprzęt. Natomiast to ograniczenie plusem było tego to, że każde demo na tym sprzęcie wykorzystywało te same zasoby, więc niejako nie było tak jak teraz, że jeśli komputer jest za wolny, to się zmienia kartę graficzną, dokłada się pamięci, tylko robiliśmy na pewnym takim jednej platformie, która jest zamknięta. I pomiędzy nimi są pewne zależności wewnątrz tego komputera, które musimy wszystko dokładnie znać, chcąc wycisnąć z niego, że tak powiem, wszystko, co jesteśmy w stanie, że tak powiem, chcieć uzyskać. Super, wielkie dzięki. Dobrze, to pozwólcie Państwo, że jeszcze wrócę. Do tego slajdu, w którym Argasek mówi. To gatunek z pogranicza sztuki i nauki. Algorytmy wykorzystywane w demach bywają wysoce skomplikowane, jakby po tym, co tutaj twórca opowiedział. To, jak mówię, tutaj nie chodzi tylko o to, co nam się wyświetla, pokazuje na ekranie, ale też o tę pracę właśnie na przykład kodera. I zwróćmy jeszcze uwagę na to, całe to pole produkcji kulturowej właśnie oparte jest na tym. W centrum mamy platformę i walczymy z ograniczeniami tej platformy i prezentujemy jej możliwości. To może bardziej już teraz będzie czytelne także po tej prezentacji. I demoscena, proszę Państwa, jest zjawiskiem ekstremalnie społecznym. Demoscenerzy, to są twórcy demosceny, czy scenerzy, scenowcy czasem, spotykają się na demo parties. I to są imprezy, które trwają najczęściej 3 dni, zaczynają się w piątek, kończą się w niedzielę. W piątek ludzie się zjeżdżają, opowiadają sobie różne rzeczy, piją alkohol. Najczęściej te party są mocno męskie, właśnie jest jak mówię, duża, dosyć spora impreza się rozkręca. Większość osób śpi w miejscu, gdzie jest party place. Często te party się dzieją w takich salach gimnastycznych, w szkołach na przykład jakichś podstawowych i tak dalej, ale nie tylko. Jak mówię, śpią w tym samym miejscu, na przykład w magach często są takie porady, na przykład, bo często to byli bardzo młodzi ludzie, że na przykład, nie wiem, weźcie czasem wykąp, po prostu przywożą dużo sprzętu ze sobą, prawda? No i spędzają 3 dni non-stop ze sobą i z komputerami, bo przywożą jakby dużo komputerów. W soboty najczęściej są prezentacje konkursowe, gdzie oni, najczęściej grupy przywożą właśnie dema i pokazują te dema, ale też inne rzeczy. Ogląda się to, głosuje się i w niedzielę jest rozdanie nagród i wszyscy się rozjeżdżają do domu. Tu jest, proszę Państwa, takie party, na którym ja byłem w Niżny Nowogorod w Rosji, party ZX Spectrum. ZX Spectrum jest takim komputerem, które właśnie jest bardzo popularny w Rosji. I to jest party, proszę Państwa, odbywa się w lesie, takie ekstremum. 40-50 geeków komputerowych spotyka się w lesie, produkują sobie prąd, przywożą swoje spektrumy, chodzą wszyscy nago najczęściej, czy tylko w kąpielówkach i po prostu pokazują dema właśnie. Bardzo ważna scena. Bardzo ważna rzecz. Big screen. Dema są na demo party są pokazywane na big screenie. Tutaj widzicie, jest rozwieszony big screen między drzewami. Ale to jest ekstremum, to jest ekstremum. Jednak dema najczęściej odbywają się w tych salach gimnastycznych. Tutaj mamy potężne demo party. To jest gdzieś w Skandynawii, prawdopodobnie multiplatformowe. Często, wiecie, 1000 osób, nawet więcej po prostu spotyka się.
ze swoimi komputerami. Mówię, spędzają najczęściej 3 dni tutaj, często śpią obok tych komputerów, no może czasem ktoś sobie hotel wynajmie, gdzieś pójdzie i tak dalej, ale zawsze na demo party jest taki sleeping room. Tutaj jest takie największe party atarowe, nie pamiętam już, którym to było dokładnie roku. No tu na party City Venture, odbywające się w Gdańsku, bo Polska jest największym, w Polsce odbywają się największe party atarowe właśnie, na małe Atari. Znaczy nie tylko małe Atari, bo to są właśnie wszystkie platformy atarowe. Tutaj zwykle spotyka się około 400 osób, którzy prezentują zwykle na takim party właśnie z City Venture przychodzi około 120 nowych produkcji. Wiecie Państwo, to się w ogóle nie powinno dziać. Ten komputer nie istnieje, jest martwy od początku lat 90. To się w ogóle nie powinno dziać, to już powinno być martwe po prostu. My profesjonalnie na te komputery mówimy zombie computers, prawda? Czyli takie komputery ożywione przez fanów, prawda? Czyli martwe już komercyjnie, ale ożywione przez fanów. I oni, ci fani, czy właśnie eksperci, demonstratorzy są absolutnie ekspertami, są geekami, ekspertami i tak dalej, fanboyami czasem, i oni po prostu realizują nowe rzeczy. Bo jest jeszcze jedna zasada, że na party można zrealizować utwór i pokazać go tylko na konkretnym party. Nie można go pokazywać na kompo na kolejnym party. A tutaj zobaczcie, co znalazłem. Zaproszenie na party właśnie w Tarnowie. Nie wiem, może jest jakiś twórca. To tak? Powiedz coś. To jest zrobione na Amidze, wydaje mi się. Tak. Także tu już tych kolorów jest więcej, tu chyba 16. Ale tu taka ciekawa rzecz, że to jest, ponieważ mój ojciec jest malarzem tutaj w Tarnowie, prawdopodobnie dosyć znanym, Witold Pazera, to ta grafika jest taką, można powiedzieć, konwersją, czy taką interpretacją jednego z obrazów, który ojciec w tamtym czasie gdzieś namalował. Także stąd ono wygląda, wydaje mi się, wygląda zupełnie inaczej niż, powiedzmy sobie, inne tego typu, nie wiem, grafiki, takie demoscenowe. Tak dosyć demoscenowo nie wygląda, ale to właśnie dlatego, że to jest jakby taka właśnie moja ręczna, jakby to jest wypikselowane po punkcie, prawda, namalowane w jakimś tam programie, już nie wiem, czy to był Deluxe Paint, czy Brilliance. A czcionka też jest, ja pamiętam, też w tamtym czasie gdzieś tam się interesowałem trochę już jakąś taką typografią, tak, także czcionka jest, już nie pamiętam z czego, ale ja często brałem inspiracje z muzycznych, płyt muzycznych, których słuchałem w tamtym czasie, jakieś tam loga, czy były graficzne elementy, to być może, że to jest z czegoś, z jakiegoś, jakby z tamtych czasów, z jakiejś, nie wiem, płyty, która w tamtym czasie gdzieś wyszła i mi się to po prostu podobało, więc no, tak to wyglądało. Ale w ogóle jestem zszokowany, że to się znalazło. 94. Tak, 94. Zobaczcie, oni się spotykali w środę, tak, 28 grudnia i party miał trwać do piątku, czyli możecie uznać, że to, co wcześniej mówiłem, jest nieprawdą. Ale to na Sylwestra tak było. No i co, historia tarnowskich demo parties. Według Tomka, kuratora, tutaj odbyło się 5 takich imprez. Co myślisz, dobry pomysł, żeby wrócić w ogóle, Tomek, i zacząć organizować, tak, jakieś kolejne demo parties. Demo scena teraz ma się całkiem nieźle. Słuchajcie, jak powiedziałem, że w centrum demo sceny są platformy i ludzie, demo scenerzy są związani z danymi platformami, no to siłą rzeczy muszą być wojny platform. I platformy po prostu ze sobą walczyły. Commodore walczyło z Atari, ZX Spectrum walczyło z Atari i tak dalej. Tu macie właśnie z produkcję na ZX Spectrum, gdzie autor tej produkcji z 1989 roku mówi, co się będzie działo z użytkownikami komputera Atari. A tutaj mamy dużo użytkowników komputera Atari. Widzicie, ich głowy będą wisieć, tak? Siekiera jest wbita w komputer Atari. I to jest oczywiście cenna rzecz zawsze na demo party, czyli piwo, dojlidy. Pokazana przyszłość Atari. Tu jest oczywiście logo Atari, prawda? Także przyszłość jest taka, że tam po prostu siekiera leci w to Atari. I teraz
Znowuż, strasznie ważna rzecz i strasznie ważne słowo. Kompoty, kompo, czyli competition. Ta społeczność jest oparta na konkurencji. W związku z tym, że demoscenerzy wkładają tak ogromną ilość pracy w kodowanie, a nie mają właściwie, jak mówię, żadnych przychodów z tego, prawda, żadnych honorariów i tak dalej, żadnych nawet zwrotów, kiedy jadę na to party, tak jak my pojechaliśmy do Niżnego Nowogrodu, to jedynym takim właśnie satysfakcją jest to, że po prostu można wygrać kompo, albo można być wysoko w ogóle wśród właśnie tych komputerowych ekspertów, komputerowych geeków, że oni cię doceniają, prawda? Więc na przykład na Silly Venture, takim największym party matarowskim, jak mówiłem, zgłasza się około 120 nowych produkcji w ciągu jednego party. Zwykle, proszę Państwa, takie kompo zaczyna się, nie wiem, w sobotę powiedzmy o 16 i kończy się o 4 nad ranem, prawda? I rzeczywiście to są prezentowane tylko i wyłącznie nowe utwory na dane platformy, prawda? Tutaj jest dosyć dużo informacji, ale jakie są mniej więcej kategorie? No zawsze jest muzyka, zawsze jest muzyczne kompo, zawsze jest graficzne kompo, intro, demo kompo, są także gry czasem. Czasem demoscenerzy rzeczywiście wymyślają też nowe konkurencje. Na przykład jest taka konkurencja także Wild, gdzie mieszczą się rzeczy, które nie mieszczą się w żadnej innej. Bardzo ważnym też gatunkiem jest intro, ale może nie będziemy już pokazywać, bo troszeczkę nas goni czas, ale warto powiedzieć, że to są takie bardzo krótkie utwory o bardzo ograniczonej objętości kodu. I tutaj właśnie tutaj chodzi o to, jak w tak niezwykle małym właśnie objętości typu 4 właśnie kilobajty czy 64, jakim sztuczką można po prostu umieścić, nie wiem, efekt, muzykę, grafikę i tak dalej. To się nazywa intro właśnie na demoscenie. Bardzo ważna rzecz na demoscenie, demoscenerzy nie używają swoich prawdziwych imion i nazwisk. Często ludzie są na demoscenie po 30 lat i nie znają swoich imion i nazwisk. Znają swoje ksywy, nicknamy właśnie. Czyli tak, w centrum mamy platformę i mamy tych, którzy pracują powiedzmy dla tej platformy. Ja to w ogóle troszeczkę sobie tak, ja to sobie troszeczkę tak tłumaczę, że demoscenerzy jakby rzeczywiście nie chcą tego fejmu, czyli tej sławy dla siebie, dla swoich nazwisk, tak jak to działa, nie wiem, w sztuce, w literaturze, w teatrze, prawda, tam artyści po prostu mają swoje prawdziwe imiona i nazwiska, ale to trochę tak jak, wiecie Państwo, na przykład w średniowieczu mnisi przepisywali Biblię, prawda, i nie podpisywali się, bo robili to dla Boga, prawda, więc ta platforma jest takim, powiedzmy, takim Bogiem, wokół którego oni się gromadzą i mają te nicknamy, jakby poświęcone to jest właśnie platformie. Zresztą w Polsce były budowane ołtarze Atari, to mamy to potwierdzone. Także rzeczywiście ten sprzęt, ta platforma, konsola staje się sakrum. I tu mamy tarnowskie właśnie nicknamy. Tutaj znalazłem właśnie przy demie, ale też sfotografowałem jeszcze plakat, kiedy tutaj wchodziłem na wystawę. I może, nie wiem, spróbujcie powiedzieć, dlaczego używacie nicknamów, skąd one się wzięły, a dlaczego nie używacie prawdziwych imion i nazwisk, kiedy podpisujecie produkcje wasze? Dobrze, no to chyba tak jest, że każdy jakąś ksywkę miał jakąkolwiek, czy to w szkole, czy gdzieś, i w ten sposób to tak to zostało. No, jednak ksywa jest taką fajniejszą formą, że tak powiem, prezentowania siebie. Na przykład moja ksywa się wzięła od mojego nazwiska, się nazywam Święcicki, no więc święty mi od zawsze, że tak powiem, przyszło, no i tak zostało po prostu również, jeżeli kodowaliśmy. Nie wiem, no Łukasz prawdopodobnie tak samo. Tak. No, nie każdy powie swoje coś ksywce. Ja. Tak samo, no pazera, no to pazur i no i tyle, no jakby to, znaczy, nie wiem, myśmy nie mieli w tym czasie jakiejś takiej, że to jest jakaś przemyślenia, tak, to po prostu tak było, że... To jest prosta sprawa, to znaczy przecież musimy pamiętać, że źródłem demosceny jest crack scena, tak? Więc ludzie, którzy łamali gry, na samym początku nie podpisywali się zmieniać nazwiska. No, podpisywali się nikiem, bo nikt nie chciał ujawniać swojej tożsamości. Krótko, natomiast ponieważ źródła demosceny biorą się z crack sceny, to i ten zwyczaj podpisywania produkcji, tak? Podpisujemy się tylko nikiem, raczej nie nazwiskiem. Nazwisko zdarzyło się bardzo rzadko, imię i nazwisko. Nazwiska zdarzały się przede wszystkim wśród, nie wiem, muzyków, grafików.
Albo z Flapera. Znaczy, no tak, to... On na przykład był muzykiem, on potem wydawał płyty, więc on wydawał je pod swoje nazwy. To... Choć równie dobrze mógł być podnikiem też wydawać. Ale to bardzo, bardzo rzadko, tak, scrolle jak mamy w produkcjach, gdzieś to rzeczywiście swaperzy byli takim wyjątkiem, gdzie jeżeli był podawany adres, też w dobie RODO dzisiejszego i tak dalej, to komedia, tak, patrzymy na to, że to jest, jak to możliwe. No scroll leciało, tak? Adres pełny i nikt jeszcze imię, nazwisko na wszelki wypadek. Jeszcze jedna rzecz, swaper w teraźniejszych czasach. Swaper w teraźniejszych czasach to jest osoba, która nie ma, że tak powiem, racji bytu. Dlatego, że wtedy nie było internetu, nie było możliwości wysyłania sobie programu, więc ludzie po prostu normalnie pocztą i brali dyskietki, nagrywali z jakimiś swoimi pracami, wysyłali i dzielili się między sobą. Stąd właśnie była taka rola swaperów, czyli tak zwanych wymieniaczy. Jak byłem swaperem, to trzeba było często kombinować, żeby ograniczyć koszty. Dobra, w różny sposób się próbowało ograniczać te koszty. Najczęściej w środku pisało się stamps back, bo były różne sposoby, żeby te znaczki jednak przez... żeby przez dłuższy czas można było tych samych znaczków używać, jeżeli się oczywiście udawało. Wszystkie dyskietki były dokładnie ważone, bo tam powyżej iluś gramów już była wyższa cena, więc jak były dwie dyskietki, to wiadomo było, że trzeba było użyć konkretnej koperty, bo jak nie, to było gram za dużo i już trzeba było zapłacić więcej, a to no, wysyłało się dużo też za granicę, więc trzeba było włożyć jakieś pieniądze, które się często po prostu na swoich się nie miało, bo człowiek jeszcze był, nie wiem, w szkole średniej, a niektórzy jeszcze w podstawówce, więc trzeba było jakieś pieniądze wyłożyć na te dyskietki. Trzeba było wiedzieć, że część dyskietek po prostu nie wróci, bo byli tacy, którzy po prostu sobie brali i nie wracali, ale od tego też były różnego rodzaju magii, gdzie były rankingi swaperów. Wiadomo było, ci są dobrzy, ci szybko odpisują, ci fajnie odpisują, tam wysyłają, on ci na pewno przyśle. Okej, teraz pokażę też te dyskietki, które swaperzy wysyłali. Okej. Też oczywiście te nicknamy są takim rodzajem logo, prawda? Bo często w demach demoscenerzy częścią dem są greetingsy tak zwane, prawda? Czyli pozdrowienia dla innych demoscenerów czy innych grup. I rzeczywiście pewnie trudniej byłoby logo zrobić z nazwiska pełnego imienia, a łatwiej z... Zaraz wrócę do tego. Natomiast tutaj była mowa o swaperach, czyli o ludziach, którzy na demoscenie dystrybuowali te treści elektroniczne jeszcze przed internetem, przed czasami internetu, mówimy o latach 80., 90. pierwszych. No przykładowo tak Zenial, z którym, który jest też jakiś, współpracuje z naszym labem, tak wyglądały jego dyskietki, które właśnie rozsyłano po Polsce, czy szerzej. Tutaj na przykład mam Elon Kodera, są rodzaje, wiecie Państwo, e-maili przed jeszcze e-mailami po prostu, które oni sobie na dyskietkach pisali i wysyłali tradycyjną pocztą po prostu, tak? Ale jest to elektroniczny list, ale wysłany tradycyjną pocztą. Ale też dla na przykład właśnie osób zajmujących się sztukami wizualnymi, takie dyskietki były na przykład w taki sposób przyozdabiane, prawda? Więc jakby to też jest rodzaj tutaj sztuki właśnie demoscenowej. Dobrze. Powiedzmy sobie może troszeczkę jeszcze o chiptunie. Tutaj mam taką definicję od Jerzmieja właśnie z mojej książki Gatunki cyfrowe. Ponieważ jak Państwo widzieliście tę demonstrację, prawda, demo, no to z jednej strony jest kod, grafika, ale też muzyka. Chiptune odgrywa tutaj gigantyczną rolę. Komputer jest jak wręcz instrumentem, można by powiedzieć. I to jest rzeczywiście muzyka z tych, no właśnie, chipów, tak jakby, komputera. I pixel arty, tutaj mam fragment rozmowy właśnie z takim bardzo znanym grafikiem, Jokowem, który działa na różnych platformach. Tłumaczy, czym jest jakby pixel art, tak, to rodzaj grafiki komputerowej, konkretnie grafiki rastrowej. I oczywiście już musi się pojawić gwiazdka, co oznacza, że składa się ona z pikseli i ma określoną rozdzielczość, w przeciwieństwie na przykład do grafiki wektorowej, proceduralnej czy trójwymiarowej. Aby doprecyzować, jest to grafika o stosunkowo niskiej rozdzielczości oraz o ograniczonej liczbie kolorów. No i oczywiście o tym można by bardzo dużo mówić, ale może ja spróbuję jeszcze otworzyć
stronę Jokowa. To jest na Instagramie, między innymi jego grafiki. Jego pixel arty wyglądają w ten sposób. On rzeczywiście to jest twórca, który nie oszukuje. Kolejny artefakt demoscenowy. Jesteśmy już bardzo, nam czas ucieka, więc tylko po prostu nie wiem, czy to my jesteśmy w stanie zaprezentować jakiś Mac, czy... Okej. Okay. Tak, więc demoscenerzy, ja już wcześniej wspomniałem, że jest to... bardzo społeczność oparta na wymianie informacji, wymianie właśnie możliwości. Jedna z takich nośników właśnie tej informacji to były magi. Bardzo ważne też, jeśli idzie o badanie w ogóle demosceny, badanie języka demoscenerów, bo oni tam pisali po prostu właśnie różnego rodzaju relacje, ale też były oczywiście właśnie rankingi, prawda? Czyli i co jest ciekawe, to jest rodzaj czasopisma, magazynu, Disc Magazine, ale o co chodziło? Tam też próbowano właśnie pokazywać tutaj możliwości właśnie kodera, grafika, muzyka. W magach zamieszczano przeważnie jeden lub kilka różnych utworów muzycznych, z kolei grafika była ręcznie rysowana, dopieszczana przez autorów. Pisma te tematycznie były skupione wokół demosceny, ale nie tylko. I co jest też ciekawe, właśnie lokalne ośrodki miały kilka czasem magów. Na przykład w Sanoku czy w Jaśle było po kilka na przykład magów. Ja akurat z tamtej części Polski pochodzę. I Zenial, który mieszkał w Sanoku wtedy, w latach 90. W Sanoku, mieście, które ma 40 tysięcy, było cztery magi. Cztery takie magazyny. Nie wiem, ile w Tarnowie było magów jeszcze. Jeden, tak? Chcecie coś powiedzieć o tym magu? Jumbo. Jako ksywa. Nie wiem, co mam powiedzieć. No, mag powstał jako powiedzmy takie... Nie mieliśmy swojego maga właśnie w Tarnowie, dlatego z kolegą, który tutaj w tej chwili go nie ma, ale postanowiliśmy zrobić. On odpowiadał za treść. Ja odpowiadałem za wygląd, jak gdyby, czyli za cały program wyświetlający. I powiem szczerze, że wydaliśmy, z tego co pamiętam, chyba sześć albo siedem, do ośmiu takich numerów, można powiedzieć. To staraliśmy się co miesiąc wydawać, ale dało nam to na przepustkę do jakby większego świata, na zasadzie takiej, że zmieniliśmy grupę na lepszą, ponieważ zauważyli w nas tam jakiś potencjał, oni mieli swojego maga, więc przyjęli nas tam, oczywiście potem już byliśmy tam koderami i tak dalej, czyli programistami. To była fajna zabawa na tej zasadzie i to był tak, jak nie było wtedy, albo były tylko takie pisma papierowe, to było rzeczywiście z tego undergroundu, niekomercyjne, z głębokości, co się działo na scenie, tak? Bo tego nie przeczytaliśmy ani w bajtku, ani w komputerze, ani gdzie indziej, tylko to wszystko tak szło od nas ze środka, ze sceny. Oj, jakie treści, wszelkiego rodzaju. I to były jakieś poradniki programowania, i to były jakieś poradniki odnośnie gier, ale gier to raczej mniej. Co się dzieje na scenie, to było główne. Adresy właśnie swaperów, kto jakie demo wypuścił, czasem było kogo się lubi, kogo się nie lubi, relacje z party, wyniki z party, które były w Polsce, albo które były na zagranicznych, tak, takiego typu rzeczy. A w jakim roku wydawaliście? Proszę? W którym roku? To był 93 na 94. Amiga to 16 bit, więc tak nie za bardzo chciałem się wcinać. No w 95 roku myśmy na Amidze wydali tutaj z kolegami lokalnie jeden numer magazynu o wdzięcznej nazwie Café René. To chyba wtedy w telewizji rekordy popularności biło Alo Alo, więc ten tytuł, komedia. I myśmy go wydali pod szyldem tutaj naszej tarnowskiej lokalnej grupy AFC. A magazyn dlatego, że to była produkcja, która nam w
pozwoliła coś zrobić i nie ujawnić swojego żenującego poziomu wtedy i nie ośmieszyć się. A to był rok 95, czyli rok, kiedy na scenie Amigowej wychodziła cała masa magazynów dyskowych i taki niejaki Klaff z Malborka, z grupy Scalaris, będą publikował w magazynie dyskowym Bigos artykuł "Nigdy więcej magazynów dyskowych na Mizu". Taki był przesył. Myśmy wydali Café René, typowy magazyn dyskowy, demo sceny tamtych czasów, czyli trochę o scenie, trochę takich żartów, ale czarcy żeśmy też zrobili. Udało nam się sporo tych tekstów zebrać. Grafikę tytułową zrobił niejaki Breki, a później Fame na scenie Amigowej, znany grafik. No i jeden numer tego wyszedł. Później w 96 roku zmieniliśmy już grupę z EFC, przyszliśmy do Mad Wizards na Intelu trzecim, więc Café René został zarzucony, a Mad Wizards, wtedy jeszcze Mavi, zaczęło wydawać Ekscesa, więc Café René poszło do pieca. Także jak słyszycie, dużo się działo po prostu właśnie w Tarnowie, jak mówię, w Jaśle, w Sanoku, ale to działo się w każdym małym, w tej też mniejszych i większych miejscowościach po prostu w Polsce, czy tam, gdzie demoscena działała. Tomku, czy teraz mogę prosić jeszcze o robotek na sam koniec? I proszę Państwa, jeszcze na sam koniec, są te demoscena, jak wspomniałem, jest zjawiskiem bardzo jakby społecznym, socjalnym. Są też takie kategorie jak wild demo, crazy demo, w których demoscenerzy wkładają rzeczy, które nie mieszczą się w tych kategoriach właśnie typu intro, demo, czy muzyka, grafika. I nie podejmuję się omówić tego tematu. Myśmy na Uniwersytecie Jagiellońskim organizowali całe takie wykłady poświęcone na przykład samym crazy demo, czy właśnie poświęcone tematyce humoru na demoscenie, prawda? Bardzo specyficznemu. Geekowski humor. Wyobraźcie sobie Państwo party, gdzie się spotyka kilkaset osób, często bardzo młodych właśnie, w tych latach 80-tych, 90-tych, mających po kilkanaście lat chłopaków, mężczyzn, którzy po prostu robili sobie konkursy na bekanie na przykład, konkursy na rzucanie muszlą klozetową, niszczenie komputerów z poszczególnych platform i tak dalej, i tak dalej. Okej. W każdym razie to wszystko mieści się najczęściej właśnie w kategoriach wild demo, crazy demo, crazy scena, to jest w ogóle takie osobne zjawisko właśnie demo sceny. Ja powiem parę słów o takim jednym utworze, który zrobiliśmy właśnie z kolegami z demo sceny. Mianowicie jest na demo scenie atarowskiej i w ogóle na scenie atarowskiej taka kultowa gra Robbo, powstała zresztą niedaleko stąd, prawda, to Rzeszów, Strzyżów, prawda. Robbo. I ta gra jest o takim robociku, który zbiera śrubki, powiedzmy. I myśmy w 2017-2018 zrobili taką produkcję właśnie Robbo Solucja razem z Bocianu i Lisu. Tutaj muzykę właśnie skomponował Lisu, Bocianu, ja bardzo lubię te ksywy Bocianu, Lisu. A później jeszcze zrobiliśmy na podstawie tego książkę. I co tutaj się wydarzyło? Mianowicie to jest znowuż no taki gatunek, który by się znowuż nie mieścił w tych klasycznych właśnie kategoriach demoscenowych. To jest generator tekstu, który generuje jakby solucję do tej gry. I to jest jakby taki właśnie rodzaj tekst generator, to jest generator tekstu, ale też wild demo. Powstały na Atari w języku programowania Mat Pascal i puściliśmy to na party City Venture, a później panowie, którzy zajmują się DTP, bo ciągle tacy są na Atari, czyli Kroll, zrobił książkę z tego po prostu, nie używając w ogóle żadnego współczesnego sprzętu, zrobiliśmy całą produkcję, która skończyła się książką. Wszystko zostało zrobione na komputerach z lat, no Atari 8-bitowe, no to jest komputer z lat 70. i na programach z tego czasu.
Zarówno zaprogramowaliśmy tę książkę, to jest w całości książka zaprogramowana i właśnie wygenerowana na komputerze Atari. Później ten tekst pozyskaliśmy w edytorze tekstów na Atari i złożyliśmy go na Atari, na programie Calamus z 1987 roku. Później z tego, żeby wysłać do drukarni, to musieliśmy zrobić PDF-a. Kroll czekał kilka godzin, żeby zrobić PDF-a, bo technologia PDF jest bodajże z 1994 roku, czyli kilka lat późniejsza niż Calamus. No w każdym razie tutaj jesteśmy wszyscy autorzy tego Wild Dema. A tutaj jest to, jak wyglądał ten proces produkcji od strony takiej właśnie tekstowej. I tutaj już skład tej książki. Tutaj chcieliśmy, proszę Państwa, pokazać, i to jest też bardzo ważne w demoscenie. Ja tutaj, i Tomek też wybrał takie głównie stare komputery, tak zwane retrokomputery, prawda? Ja też mówiłem w dużej mierze o takich właśnie retrokomputerach, ale trzeba pamiętać, że demoscena też się rozwija na współczesnych platformach i to bardzo, bardzo różnych. W każdym razie, o co chodzi? Jakby demoscenerzy robią niesamowitą rzecz, wbrew temu, do czego zachęca nas kapitalizm, bo kapitalizm zachęca nas do tego, żebyśmy kupowali nowe sprzęty, wyrzucali stare, żebyśmy w ogóle nawet nie otwierali tego naszego nowego sprzętu. Jeżeli ja tutaj mam Samsunga 8, to jest zamknięty po prostu komputer, to jest zamknięty sprzęt, ja bym prawdopodobnie baterii nie za bardzo umiał wymienić, podczas gdy demoscenerzy i w ogóle eksperci od komputerów, oczywiście oni cały czas te komputery otwierają właśnie, prawda? Cały czas z tymi komputerami jakby są, jakby dają im życie. Wcześniej mówiłem o tej idei zombie computers, czyli tych komputerów właśnie ożywionych. I tutaj chcieliśmy pokazać właśnie, że ta technologia się nie starzeje, że można w tej starej technologii po prostu sprzeciwić się w ogóle tej logice kapitalizmu, która polega na tym przyspieszeniu i na tym konsumowaniu, prawda? Chcieliśmy, w ogóle kapitalizm ma, jedna z takich zasad jest właśnie planowane postarzenie produktu, prawda? Chodzi o to, żeby po prostu ten produkt jak najszybciej po prostu postarzyć, żebyśmy kupili następny, prawda? Producenci w przypadku sprzętu elektronicznego wypuszczają tak zwane właśnie apki zabijające dany sprzęt, prawda? I dlatego my kupujemy kolejny Samsung, kolejny smartfon. Jak najgorszy tak nie aktualizujesz apki, to tak nie chce działać. Tak. Dokładnie. I chociażby dlatego właśnie tutaj zrobiliśmy taki utwór, który w całości wykorzystaliśmy tylko i wyłącznie sprzęt dosyć stary, martwy właśnie już komercyjnie, ale pokazaliśmy, że da się to po prostu jak najbardziej zrobić. Zresztą, o ile wiem, bo zaraz przechodzimy do najważniejszej części tego wieczoru, czyli premiery gry, także instrukcja na tej premiery gry została stworzona właśnie na Atari. Proszę Państwa, to właściwie tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Pewnie wiele rzeczy nie opowiedziałem. Nie da się opowiedzieć o demoscenie po prostu w ciągu tam godziny czy godzinę 15. To jest potężne po prostu zjawisko. Świetnie było, że Wy się włączyliście po prostu jako właśnie osoby, które tworzyliście i powiedzieliście o tej lokalnej po prostu specyfice, więc wielkie, wielkie dzięki. I jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, dzięki za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę bardzo, chyba że macie jakieś komentarze, czy czegoś nie powiedziałem, na co byście jeszcze zwrócili uwagę. Z perspektywy właśnie demoscenerów. Moja perspektywa jest czysto kulturowa. Jeszcze to, co kolega powiedział, tak, że myśmy wtedy, w tych czasach, które żyły, w czasach, kiedy myśmy zaczynali w ogóle cokolwiek jako młodzi chłopcy, że tak powiem, bawić się komputerami, to było tak, że każdy, kto dostał ten komputer, na początku zobaczył ten, ready znaczek, pojawił się kursor i nie wiadomo było tak naprawdę, co z tym komputerem robić. Bo tak to mniej więcej wyglądało. To nie było tak jak teraz, że się uruchamia nam system operacyjny, mamy 1000 ikonek, mamy wszystko, intuicyjny wskaźnik myszy i, że tak powiem, wiemy, co trzeba robić. Trzeba było przeczytać instrukcję, jak na przykład wgrać grę z kasety czy ze stacji dyskietek, jak ktoś w ogóle posiadał stację dyskietek, bo były takie czasy, że Atari kosztowało wtedy $127, natomiast stacja dyskietek kosztowała co około $180. Stacja dyskietek była prawie dwa razy droższa od samego komputera, magnetofon kosztował około $30, więc w latach 90. No, pozwolenie sobie na tego typu nośniki no, było bardzo ciężkim, że tak powiem, wyrzeczeniem. Dlatego dziękujemy między innymi też rodzicom, że nam kupili. Ja tak naprawdę z komputerem miałem styczność, dlatego że koło mojego, że tak powiem, bloku stały automaty typu arcade do gier.
i zawsze chciałem sobie pograć bez wrzucania tych monet, więc, że tak powiem, namówiłem rodziców na komputer. Ale po 2-3 miesiącach grania znudziło mi się to, no bo to ileż można, że tak powiem, siedzieć przed tym komputerem, grać w te same gry. Ja więc... 3 lata. No. Więc próbowałem coś z tym Ready w końcu zrobić. No i dzięki temu, że w Polsce pojawiło się dużo właśnie różnych też książek, typu, nie wiem, tam Atari Basic, w którym było tam bardzo dużo różnych tematów, można było się nauczyć. Potem w Pałacu Młodzieży powstały właśnie zajęcia i tu dzięki właśnie koledze Jumbo, który nas uczył assemblera, no osiągnęliśmy jakiś tutaj pułap, że tak powiem, w tym zakresie. No także tak to wyglądało, jeżeli chodzi o całą tą historię. Natomiast myśmy tego nie traktowali jako sztukę, w sensie takim, że tworzyliśmy to po to, żeby sami, że tak powiem, z siebie doskonalić, no bo ten programista czy koder chciał jak najlepszy mieć kod, jak najszybciej, jak najładniej wyświetlać i tak dalej. Natomiast demo było tak naprawdę takim zwieńczeniem tego wszystkiego, na całej naszej pracy. Nieraz to było siedzenie faktycznie kilka nocy nieprzespanych, no siedzenie, nie wiem, na święta na przykład z komputerem podłączonym do telewizora i unieruchomienie, że tak powiem, wszystkim. Na przykład u babci telewizora przez święta, no bo Atari było podpięte. No i tak to, te czasy po prostu wyglądały. Natomiast myśmy nie czuli, że tworzymy coś wielkiego. Myśmy po prostu robili dla siebie, potem prezentowaliśmy to na jakimś tam demo party. No i bardzo miłe było, jeżeli, że tak powiem, podobało się to wszystkim i pokazaliśmy na przykład, że na Atari można również robić, bo wtedy akurat kiedy myśmy zaczynali, scena C64 była bardzo mocna, bo na przykład grupa Tabu, czy tam wtedy, tak jak wyście byli, Elysium, oni bardzo fajne dema robili i oni z nas, że tak powiem, się trochę śmiali, że my atarowcy nie jesteśmy w stanie na tym sprzęcie wycisnąć, więc to nas tym bardziej motywowało, żeby po prostu pokazać, że da się. Także no, z mojej strony tyle jest. Dzięki. Ja też jeszcze powiem, że moja perspektywa jest czysto taka też humanistyczna, kulturoznawcza. Jestem kulturoznawcą, zajmuję się właśnie sztuką. Właściwie jestem profesorem w dyscyplinie nauki o sztuce i to przede wszystkim mnie tutaj jakby ciekawi. Natomiast my często współpracujemy w labie właśnie z ludźmi po różnych kierunkach informatycznych, czy właśnie w różnych specjalizacjach informatycznych. I to jest dzisiaj norma, że właśnie w ogóle badać te fenomeny cyfrowe, takie jak demoscena, ekstremalnie zaawansowane, po prostu trzeba w takich współpracach, kolaboracjach po prostu, tak, kiedy te różne kompetencje po prostu się łączą. Przykładowo no, mieliśmy projekty naukowe, gdzie rzeczywiście mieliśmy programistów, którzy na przykład, nie wiem, nigdy nie słyszeli o Brunonie Schulzu, tak? Wydawać się mogło, że jak się przechodzi przez jakiś tam system edukacji w Polsce, się o Brunonie Schulzu słyszy, ale byli tak świetni po prostu, byli tak świetni w swojej jakby dyscyplinie, a mieliśmy humanistów tak tradycyjnych, że nigdy nie potrafiliby wymienić ani jednego języka programowania i pracowaliśmy razem po prostu, tak więc staram się też takie na uniwersytecie właśnie zespoły jakby tworzyć i działać z osobami mającymi naprawdę mega szerokie kompetencje. Na przykład ta książka o demoscenie ZX Spectrum jest efektem takiej współpracy. Także ja dziękuję. Dziękuję. Właśnie ja dopowiem tylko tyle, że na przykład ja próbowałem gdzieś mniej więcej rok 1999-2000 próbować różnych socjologów i naukowców zainteresować fenomenem demoscen. Okazało się, że nie w ogóle. To zdziwienie jakieś. Owszem, gdzieś tam badano uzależnienia od komputerów, powiedzmy tak, że tam na IRC-u siedzą, czy na forach, coś tam, to tak, to bardzo, ale demoscena, nie, co to jest. I to jakoś nie łapało, mimo że chyba 2005, czy któryś udało mi się opublikować w Wyspu Artostwie artykuł naukowy recenzowany i tak dalej, ale to też jakby nie poszło dalej, nie chwyciło i dopiero teraz, może pokolenie musiało, tak, jakieś takie cyfrowe dorosnąć, wejść i współpraca, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to tak od siebie tylko powiem, że w tym kontekście też chciałbym podziękować organizatorom, tak BWA, pani dyrektor, za to, że umożliwiła takie spotkanie, że gdzieś ta tarnowska demoscena się mogła pokazać, gdyby było to może kiedyś też kontynuowane, to tu się uśmiecham. Proszę pamiętać o Amidze i 16 bitach w Tarnowie, które też były. W każdym razie to myślę, że to dla wszystkich demoscenowców, niezależnie od platformy, coś takiego jest ważne, prawda, chłopaki, że
tak, pokazujemy, że mimo, że to co padło, to przecież myśmy w te, znaczy myśmy, no to różnie, ale jeżeli ja zaczynałem w wieku tam powiedzmy 15-16 lat, no to, to właśnie tak, to, no właśnie to hobby, tak, to patrzyło się na to zupełnie inaczej, tak, komputer, co z nim można zrobić, wyjść poza gry, potem się okazywało, że no przede wszystkim, no właśnie, nie było internetu. Zamkniętym, tak, i trzeba się było socjalizować, tak, poszukać sobie takich wariatów gdzieś tam przez telegazetę, albo może gdzieś Pałac Młodzieży, bo pracownia, tak, albo gdzieś tam do kogoś napisać. I może dlatego w Stanach scena nie powstała, bo tam mieli telefony za darmo, tak, można sobie było BBS-ować czy modemować. I każdy miał telefon. No właśnie, i to jest ta różnica, ale już nie będę przedłużał, dziękuję bardzo. Ja może tylko jeszcze minutkę dosłownie, bo tutaj jakby jeszcze dla mnie jest taka kwestia, jakby ja w ogóle jestem fascynatem i praktykiem grafiki komputerowej od iluś tam lat i dla mnie osobiście jakby w tamtych czasach to były właśnie też takie początki, można powiedzieć, grafiki komputerowej, tak, że w ogóle można było mieć tych kilka kolorów i wiadomo, że każdy miał jakby, przynajmniej ja miałem taką zawsze taki święty graal, prawda, że grafika realistyczna, tak, że kiedy będzie można, żeby to było 3D, żeby to miało iluś tam kolorów i tak dalej i no właśnie to dlatego to takie parcie jeszcze jakby to takie technologiczne, można powiedzieć, było połączone z tym, że na komputerze jakby nie było obrazu, który byłby na przykład realistyczny, nie było obrazu, tak jak dzisiaj, prawda? My dzisiaj już jakiś czas temu doszliśmy do tego punktu, powiedzmy, że jakby na przykład wśród powiedzmy młodych ludzi na przykład nie ma teraz ciśnienia, żeby grafika była jeszcze bardziej realistyczna, jeszcze jakaś tam. Natomiast rzeczywiście w tamtym czasie to były, no były bardzo, bardzo początki, ale jeszcze gdzieś tam przez lata 90. jeszcze na komputerach PC, potem jeszcze kiedy gry, prawda, każda gra, która miała wychodzić, to czy już jest realistyczne, czy już jest jeszcze bardziej dokładne. I no dla mnie to jakby to też była cała ta ewolucja od demosceny, od tych komputerów 8-bitowych i potem właśnie fascynacja samą grafiką komputerową i samym w ogóle rozwojem grafiki, tego co można pokazać, jak można pokazać i oczywiście głównie też co można pokazać właśnie w tym real time, bo jakby jest nawet dzisiaj jest jeszcze ten rozdźwięk pomiędzy tym, co możemy jakby prerenderować, wykonać, nie wiem, wyliczyć w programie wcześniej, na przykład jak, nie wiem, są efekty specjalne do filmów i tu można powiedzieć nie ma ograniczeń. Grafika w grach jeszcze tam jakieś ciągle ograniczenia ma, ale ta przestrzeń się po prostu powoli tak jakby bardzo zwęża, czyli powiedzmy to, co możemy zrobić w filmie i to, co możemy w grach zrobić, już powoli zaczyna się to jakby zjeżdżać i coraz być mniejsza różnica. Natomiast rzeczywiście tamtym czasie to był jeszcze ten czas, że no jakby z mojej perspektywy, że nawet jeśli powiedzmy miałem jakiś tam obrazek w głowie, czyli jakąś coś wizualnego w głowie, to na komputerze nie dało się tego zrobić i jakby z pewnej konieczności ta cała estetyka i tak dalej była pewną, z jednej strony jakąś tam koniecznością właśnie... Tak, no to wynikało z tych limitów, ale z drugiej strony też było fajne i ja tak obserwuję, powiedzmy, patrząc na niektóre prace, na przykład jeżeli dzisiaj nie ma tych ograniczeń i jeśli dzisiaj można zrobić tam wszystko jakby technicznie, co nie wiem, na przykład obrazek, ile tam kolorów ktoś chce, jaka rozdzielczość ktoś chce i tak dalej, nie ma to żadnego problemu, to z drugiej strony wydaje mi się, że jakby był taki ten element, że to może nawet trochę w pewnym sensie pomagało, że na przykład, że robiliśmy rzeczy abstrakcyjne, bo się innych nie dało, tak? Dzisiaj wydaje mi się, że nawet może być trudniej zrobić na przykład fajną rzecz wizualnie, mając to wszystko do dyspozycji, no bo jakby to obnaża też na przykład braki warsztatowe, a takie rzeczy, nie? Które w tamtym czasie właściwie nie istniały i to można było na przykład zaobserwować czasem, ja to widziałem, jak ludzie, którzy robili fajną grafikę w tych 8-bitowych grach i potem na przykład wychodziła wersja gdzieś tam lat później, ktoś na peceta to robił i nagle się okazało, że ten człowiek, który to robił, na przykład no niekoniecznie potrafił już dobrze wykorzystać te nowe możliwości. Ta grafika już nie wyglądała tak atrakcyjnie, na przykład jak na tych 8-bitach. Więc no tutaj jest, ja przynajmniej tak obserwowałem to, że to jest właśnie ten rozwój tej grafiki, to dążenie do tego, żeby te obrazy na komputerze były tym, czym na przykład artysta chce, żeby były, a nie tym, czym po prostu mogą być. Nie? I ten okres się właściwie wydaje mi się, że już się jakoś tam zakończył, a przynajmniej dla mnie w tamtym czasie to była ta istotna część też przy tworzeniu grafik, żeby te wizje, no kiedy będę mógł zrobić to tak, jak chcę, żeby to wyglądało. Jeszcze jak robiłeś... Przepraszam, mogę pytanie i jeden... Nie,
Jeszcze jedno słowo chciałem powiedzieć, co jest bardzo istotne, że te komputery miały takie ograniczenia, że tak naprawdę to, co widzieliśmy, musiało być generowane w real-time, ponieważ nie było możliwości, żeby on przy ówczesnej szybkości procesora, pamięci dyskowych i innych rzeczy, tą animację był w stanie w czasie rzeczywistym odczytywać z dyskietki, czy po prostu w jakikolwiek sposób inny ją mógł generować. Tylko i wyłącznie była możliwość generacji tego na bieżąco, ponieważ po prostu, nie wiem, na przykład w takiej pamięci Atari zmieściłoby się 8 klatek filmu i to by było na tyle w wysokiej rozdzielczości. I tak to mniej więcej wygląda. Tak samo było z muzyką. Muzyka musiała być w formie jakichś nutek zapisana i tak dalej, ponieważ nie byłaby w formie pliku WAV, który ma 44 tysiące bajtów na, powiedzmy, tam przykładowo w przypadku samplingu na sekundę. No, no to była sekunda muzyki w wysokiej jakości i to byłoby wszystko. Także wszystko musiało być po prostu generowane i tyle. Także tyle z mojej strony również. Właśnie pozwolę tak na szybko, żeby też odnieść się do przedmówców, że trzeba pamiętać, że to jednak były lata, gdzie dla nas to chyba była absolutna awangarda nowoczesności, tak? No, wiadomo, że te komputery przyszły do Polski 8 bit trochę później, ale dla nas tu żyjących to była absolutna nowoczesność, lot na Księżyc i tak dalej. I chyba dla wszystkich najbardziej takie fascynujące było łamanie bariery, tak? Że ten komputer ma swoje ograniczenia, ma zamknięte, ale można poza to wszystko wyjść, tak? Jest to terra incognita. Bo dzisiaj co, można sobie kupić książkę, można sobie kupić, nie wiem, jakieś tam manuale, internet, filmy, wszystkiego się dowiesz, tak? Wtedy nie było nic, dostawałeś program i to nie, że to musiałeś się go nauczyć obsłużyć, to najpierw w ogóle musiałeś w jakiś sposób odkryć, do czego ten program służy, bo tak często było, tak? Jakaś kaseta 10 programów albo dyskietka 10 programów, w ogóle sprawdź, do czego to może służyć, to się rysuje, czy to się muzykę pisze, czy co to się w tym w ogóle robi, także to też trzeba o tym pamiętać, że absolutna po prostu awangarda i poczucie takiej, nie chcę powiedzieć, że wyższości w stosunku do reszty, tak, ale poczucia tej awangardy, że tu sobie ludzie gdzieś chodzą, buki kupują, ziemniaki, coś tam tego, a my tu loty na Księżyc zrobimy, tak? W czterech kolorach, ale to nieważne. Troszeczkę odbiegając, ale ciekawe jest to, że wydaje mi się, że u większości z nas ta przygoda na scenie przełożyła się w pewien sposób na dorosłe życie, bo większość z nas chyba gdzieś tam została przy tej informatyce, prawda, i pracuje w różnych firmach komputerowych jako programiści, jako administratorzy, dalej jest w branży. Mi też gdzieś tam podczas mojej pracy zdarzało się spotykać kolegów albo ludzi, którzy byli zaangażowani w scenę. Gdzieś tam przypadkowo wychodziło, ktoś tam rzucił jakieś słowo slangowe, ktoś skojarzył, to jest stare, skąd ty to wiesz, nie? Tak, no też okazało się, że też się bawił, tylko powiedzmy kilka lat wcześniej, czy później, także myślę, że zaważyło to w jakiś sposób na naszym dorosłym życiu, głównie zawodowym. I na rozwój tego wszystkiego, co jest teraz. Tak, dziękuję. Super, wielkie dzięki. I też podczas tej dyskusji chyba wyszła propozycja wystawy 16 bitów, tak? Była w Tarnowie, więc jeszcze raz dołączam się też do podziękowań dla pani dyrektor, że właśnie została taka wystawa zorganizowana, bo wydaje mi się tak, że rzeczywiście demoscena z tych sal gimnastycznych, z tych właśnie różnych takich geekowskich spotkań coraz bardziej jakby wychodzi. Myśmy w Krakowie dużo rzeczy też zrobili, żeśmy raz nawet wyciągnęli na deptak, na ulicę szeroką, demoscenowe rzeczy, żeśmy pokazywali to dla turystów po prostu. Zatrzymywali się po prostu taki przypadkowy zupełnie odbiorca, prawda? I jakby super, prawda? Właśnie, że uniwersytety, że galerie, że to rzeczywiście zaczyna być jeszcze bardziej widoczne, bo oczywiście dla osób, które w tym się zajmują, które są ekspertami po prostu, to te rzeczy są oczywiste, ale super, że to po prostu idzie dalej po prostu, tak? Bo wydaje mi się, że naprawdę warto, jest to potęża też dziedzictwo kulturowe, cyfrowe. Okej, dzięki w takim razie jeszcze raz. Dziękuję. Druga część, tak? Mogę powiedzieć?
Ostatnia rzecz, którą tak chciałem tylko tak powiedzieć, że rozwój sceny zawdzięczamy tak naprawdę w tej chwili emulatorom i narzędziom, które są na wyższych komputerach, które umożliwiają zrobienie większej rzeczy, bo wtedy na przykład w 64 kilobajtach musiał być program do generacji kodu, czyli assembler, musieliśmy doczytać różne dane, a w tej chwili się to robi pod PC-tem jednym kliknięciem myszką i uruchamia się to drugim kliknięciem w emulatorze i nie zajmuje to tyle czasu i dzięki temu można zrobić dużo fajniejsze prace po prostu na te komputery, także... Ale nadal na stare komputery. Na przykład może Tomek tu nawet zaprezentować, bo taką przygotowałem tutaj małą rzecz, którą po prostu można byłoby, jak w tej chwili można po prostu zrobić i co można wyciągnąć z tego komputera przy użyciu na przykład PC-ta. Rzeczywiście potężnym wyzwaniem jest właśnie skompletowanie tych na przykład tych platform oryginalnych, prawda, często ze współczesnymi peryferiami, bo też trzeba powiedzieć, że ja wcześniej mówiłem o tej idei zombie computers, ale trzeba powiedzieć też, że masa sprzętu jest dobudowywana non-stop, prawda, ciągle nowe pomysły się pojawiają, nie, może Atarowcy powiecie o tym słynnym podgrzewaniu komputera Atari przez suszarkę. Możesz coś o tym powiedzieć? Z tego, co ja tu czytałem od strony technicznej, chodzi o to, że jeżeli układ pewien się po prostu bardziej nagrzeje, zaczyna gdzieś mu się tam wewnątrz trochę rozjeżdżać, że tak powiem, cała synchronizacja obrazu i w tym momencie obraz się o ileś tam przesuwa. Ktoś to przypadkiem, że tak powiem, ogarnął i w tym momencie podgrzewają układ po to, żeby uzyskać grafikę wyższej rozdzielczości na Atari. No i to są takie bardzo nietypowe rozwiązania, gdzie ludzie szukali cały czas pewnych po prostu błędów, nawet nie wiem, ja tutaj nawet kolegę mogę dać tutaj Jumbo, który może na przykład powiedzieć, jak wyglądało to w przypadku komputera Commodore 64, który na przykład uniemożliwiał rysowanie grafiki na zewnętrznych ramkach tak zwanych, na borderze, natomiast okazywało się, że ludzie znaleźli taki błąd w układzie graficznym, że nagle się okazuje, że demo pokazuje efekt, który w żaden sposób że powalał nikogo. On był czysto techniczny, ale pokazywał coś, gdzie opadły szczęki ludziom, którzy projektowali układy i twierdzili, że tego się nie da po prostu zrobić. No to jest to, co pan mówił przed chwilą, przekraczanie granic, tak? Jest jakaś granica, ale my ją przekroczymy, powiemy jak. Walor artystyczny tego dema był troszeczkę bardziej odsunięty, bardziej walor techniczny miał tutaj znaczenie. Czyli jak ten program przekroczył granicę, której się nie dało teoretycznie przekroczyć. Wielkim na przykład fenomenem jest muzyka jednobitowa. My na przykład w naszej książce o ZX Spectrum piszemy, jest cały rozdział temu poświęcony, bo ZX Spectrum właśnie ma dokładnie coś takiego, tak? Czyli coś takiego jakby tworzyć symfonię na kosiarce, tak? Mniej więcej na lodówce, coś w tym stylu, bo ZX Spectrum wydawał mniej więcej tego typu dźwięki. Okej, dobrze. To jest taka prezentacja, którą przygotowałem, powiedzmy, na PC-cie pod emulatorem, natomiast idzie na oryginalnym sprzęcie. Gdyby nie po prostu, że tak powiem, emulator i możliwość, jaką daje po prostu szybsze programowanie i szybsze wyciąganie i wykorzystanie, że tak powiem, pełnych możliwości, to mamy w tej chwili możliwość trójwymiarowych rzeczy, liczonych w czasie rzeczywistym oglądania na 64-kilobajtowym Atari. Tutaj będą na przykład obiekty, które się składają z iluś tam ścian, tu jest jakaś tam symulacja oświetlenia, którą będziemy zaraz widzieli. I to wszystko jest liczone na komputerze, który nie ma rozkazów mnożenia, dzielenia, ani żadnych funkcji trygonometrycznych. To jest małe Interko, tak? Tak, to jest Interko. Takie demko małe zrobione na szybko w celu pokazania po prostu możliwości, że komputer, który teoretycznie nie był do grafiki trójwymiarowej, renderuje cały czas grafikę 3D, licząc ją na bieżąco przy użyciu po prostu i teksturując w tej chwili widzimy symulację oświetlenia, tak zwany environment mapping, czyli z tekstury zewnętrznej po prostu on cały czas sobie przelicza i cały czas nakłada na każdy obiekt co klatkę animacji, rysując trójkąty po prostu z pewnymi po prostu oświetleniem, z mapami. To jest taka właśnie historia też grafiki komputerowej, bo to jak grafika się komputerowa rozwijała, to mieliśmy najpierw tam jakieś linie, potem były płaskie, jakieś wypełniane powierzchnie, trójkąty i tak dalej. Potem były gdzieś tam w latach 70. się pojawiły właśnie algorytmy, zostały opracowane cieniowania, czyli jak tam
przybliżać jakiś tam efekt spadania światła na powierzchni i tak dalej. Także tutaj to na Atari, to co... jest niemożliwy do wykonania, gdybym chciał go, że tak powiem, rysować. On jest trikiem czystym zrobiony. Wykorzystane jest tak, że każda, co jedną linię ekranu dorysowana jest jedna rureczka i wygląda to tak, jakby było ich tych rurek dużo więcej. No na przykład tutaj jest tak samo. Gdyby chciał narysować, ten efekt jest niemożliwy. Tu po prostu manipulowane jest, z którego miejsca ekranu jest co wyświetlane i w ten sposób jest efekt, który po prostu normalnie by na tym komputerze nie był możliwy do zrobienia. No. I tak na tym całe sztuczki i myki, że tak powiem, programowania tego typu wyglądały. Tu jeszcze kolegę nam na chwilę. Ja tylko na sekundkę. Wszyscy oglądamy to. Część z nas zna to od podszewki i od tam kilku lat swojego życia. Dla części jest to coś pewnie zupełnie nowego, natomiast nie znając tak naprawdę tych komputerów od samego początku, ich możliwości i ograniczeń, nie jest się w stanie aż tak bardzo docenić tego, co jest prezentowane. Bo patrzy się jakaś tam animacja, że no, obecny smartwatch dużo lepsze rzeczy wyświetla. Natomiast no, widząc początki tego wszystkiego i tak jak wspomniałem, znając to od podszewki, to do tej pory niektóre efekty po prostu wywołują zachwyt wśród oglądających. Dziękuję. Brawo, oczywiście. Ja też Państwa zachęcam do tego, żeby przejrzeć, co Tomek zgromadził i organizatorzy wystawy w tej sekcji czytelnia. Tam są ciekawe właśnie artefakty, bo jakby Demoscena to nie tylko produkcja, to nie tylko sprzęt, ale też cała masa jakby rzeczy dodatkowych, to w jaki sposób to było wydawane, dystrybuowane, przekazywane i tak dalej. Myślę, że wy tutaj przed wykładem wyciągnęliście całą masę ciekawych teczek z rzeczami. Może też o tym coś powiedzcie i pokażcie może. Znaczy ja tutaj przyniosłem kilka plakietek oraz wycinków z gazet, nawet z Temi z 93 roku, gdzie są zdjęcia, jest jakiś prosty, krótki artykuł dotyczący demoparty, które było organizowane przez Pałac Młodzieży i na hali widowiskowej właśnie na Gumniskach. Także w tamtych czasach, że tak powiem, dało się zorganizować tego typu party i mimo, że była zima, mimo, że były różne niesprzyjające, że tak powiem, kwestie, to my po prostu potrafiliśmy to zrobić. No, w tej chwili... Znaczy teraz byśmy pewnie tego nie byli w stanie zrobić w tej formie, która była wtedy, tak? Bo mieliśmy wsparcie akurat Pałacu Młodzieży, na którym mogliśmy to zrobić. Tak, dokładnie. Więc to było jakby inny układ. No i przede wszystkim, każdy przyjeżdżał pociągiem, nikt nie miał swojego samochodu, jechaliśmy pociągiem, długie godziny z plecakami, z monitorami, ze wszystkim. Nikt niczego nie ukradł, nikt niczego nie stracił, bo nie słyszało się takich rzeczy. Tylko, że ludzie spali... 15 lat, człowiek jechał po prostu w ubiorze, to wiadomo, do Poznania, na 3 dni. Gdzie teraz własne dzieci puścić do Poznania na 3 dni, 15-latka? Gdzie jedziesz? A w sumie, mamo, to nie wiem, gdzie jadę, tam gdzieś jadę. Gdzie będzie miejsce, bo tak naprawdę jest. Tak, to niczego w zasadzie nie było. Smartfonów nie było. Więc w piątek się wyjeżdżało, rodzice widzieli nas. Tak, ja się wróciło. Nie, to pewnie w domu telefon nie było. Jeszcze jest kontakt się z dzieckiem. Ja bym jeszcze tego chciał zaznaczyć, bo tak mówimy o tej przeszłości, prawda, wspominamy, to jest jakby super, ale to w ogóle ciągle żyje. I tutaj na przykład widzę, że Tomek zgromadził dużo rzeczy z epoki, kiedy pewnie kupowałeś poszczególne dyskietki, gry i tak dalej, ale tam są na przykład takie współczesne wydania gier nowych. To nie chodzi o to, że są gry, na przykład reedycje starych gier, tylko są rzeczywiście nowe gry tworzone teraz. Z tego co wiem, na Atari, małe Atari, powstaje rocznie około 70 gier, nie wiem, na Commodore ile. Na ZX Spectrum też chyba ponad 100 na ZX Spectrum, jeśli o to 8-bity. Jakby teraz, tak, 2021, 20, 19 i tak dalej. Także to jest fenomen, który jakby ciągle żyje. To nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie wspomnień, czar tam z lat 80 i 90. Ja się przyznaję, że tak sobie raz na parę miesięcy wpisuję sobie tam. C64 Game Pass w YouTube. Wiesz, że czasem, przyznaję się, że czasem po prostu co jakiś czas sobie wpisuję w YouTube ta na przykład nowa gra Commodore 64 2021
i zawsze coś wyjdzie, jakiś tam ktoś nagra filmik, prezentuje jakąś grę, która albo ma wyjść, albo wyszła. I też ciekawe jest, że każda z tych gier po prostu wygląda tak, że nigdy bym nie przypuszczał, że na tym komputerze taka gra może powstać. Także... No. Narzędziu, które powstały na wyższych komputerach. Ja to cały czas wciąż patrzę pod kątem tej grafiki, tej historii, tego, co ja chciałem, żeby było, nie mogłem. I teraz patrzę, że jednak po 30 latach ktoś wpadł, jak tam rozwiązać problem, żeby na przykład było tam o dwa kolory więcej. I... Nie wspomniałem o tej książce z TEDxem. Oni migają tymi kolorami w sposób profesjonalny. Parę tygodni temu odbyła się taka debata, bo to ciągle wywołuje emocje, żeby było ciekawie. Kilkugodzinna taka, powiedziałbym, dyskusja, spina, czy wręcz wojna między właśnie komodorowcem a atarowcem. I to rzeczywiście ta... Wydaje się mogło, że to wszystko już jest przeszłością. Nie. Jeżeli Państwo chcecie, to odnajdźcie sobie to w internecie, to jest zapisane. Kilkugodzinne, 60 osób w tym uczestniczyło, to było wszystko oczywiście online, doba pandemii. I oni ze sobą wymieniali po prostu argumenty. TEDx i RAF, pozdrawiam, dotyczące właśnie tej książki. Bo ta książka jest napisana z takiej perspektywy skrajnie atarowskiej, takiej przegięcie atarowskiej. Więc oczywiście wywołuje masę jakby emocji. Tak. I jak mówię, ta wojna, ja tylko to zasugerowałem, wspomniałem, ta wojna platform też można by powiedzieć, że ciągle trwa Anno Domini 2021. Przepraszam pana, co ty na tak? Tak, więc jest Węgla. No to pan jest Weronikiem. Chciałbym przedstawić coś, co zrobiliśmy specjalnie na tą wystawę. W 1993 roku Łukasz Pazera napisał grę na Atari. Każdy marzył o stworzeniu swojej gry. Miała ją wydać firma komputerowa tutaj działająca w Tarnowie Grupcio, która wtedy zajmowała się dystrybucją, no, powiedzielibyśmy teraz, pirackich składanek z grami. Niestety z wydania tej gry nic nie wyszło. Łukasz chyba nie myślał nawet wtedy o kontakcie z rzeszowskim wydawcą LK Avalon dużym. Raczej dla niego to był jakiś kosmos nieosiągalny. Więc gra wylądowała w szufladzie. A po roku, podejrzewam, koledzy z Pałacu Młodzieży namówili go na konwersję na komputer Commodore 64. I ta gra już została wydana w tej wersji na Commodore w 1994 roku. A wersja Atari leżała w szufladzie bardzo długo, aż do 2004 roku, gdy Święty tworzył demo Reditus. Wtedy zwrócił się do Łukasza, czy by tam nie podesłał jakichś obiektów trójwymiarowych. Jeśli się nie mylę, tam jakieś fragmenty pracy dyplomowej są w tym demie użyte Łukasza. No i wtedy Łukasz Krzysztofowi wypożyczył swoje dyskietki, zostały tam zgrane programy i tam się odnalazła ta gra Cosmic Hero, napisana przez Łukasza. Święty ją troszkę tam poprawił, dodał muzykę z wersji Commodore, chociaż ta pierwotna wersja też miała chyba tą muzykę przez Fostera napisaną, ale jest teraz taka sama jak w wersji na Commodore i zostało to wypuszczone na stronach internetowych atarowskich. Normalnie dostępne, za darmo, do pobrania. I tak z okazji wystawy, skoro udało się nawiązać kontakt z Łukaszem, z pozostałymi autorami, postanowiliśmy zrobić w końcu fizyczne wydanie tej gry. Udało się zrobić coś takiego, to jest bardzo ostre, 2,5 tygodnia pracy, szukania drukarni, które mają nagle problem z papierem. Poczuliśmy się jak na schyłku komunizmu, gdzie nie ma, nagle się okazało, nie ma takich pudełek. Zdobyliśmy inne pudełka. Do tych pudełek nie pasowały obudowy od kartridży, na których wydaliśmy grę, więc musieliśmy znowu szukać innych obudów do kartridży. Wszystko praktycznie, i te pudełka, wykupiliśmy wszystkie dostępne egzemplarze, tylko 60 sztuk. Obudowy kartridży udało się zdobyć 25 sztuk, więc też planowaliśmy najpierw z jednej strony naklejkę tylko. Akurat te obudowy mają miejsce z dwóch stron na naklejkę, więc zrobiliśmy, żeby było z dwóch stron. Łukasz na szybko projektował właśnie naklejki, grafiki na tą okładkę.
udało się to zrobić właśnie w takim ekspresowym czasie. Instrukcje do gry, 8-stronicowe, przyszły do mnie z drukarni wczoraj, przed południem. I po prostu drukarnia nie zdążyła na przykład zbigować, skleić obwolut, także kleiłem je wczoraj do późnego wieczora, zginąłem je ręcznie. Się już zdarzyło, tam kilka w kartonie się rozkleiło, więc będzie trzeba poprawić niestety. No ale udało się w końcu, po 28 latach gra została wydana. Jest to... Jeszcze tutaj chciałem dodać, bo oprócz właśnie Łukasza przy procesie tworzenia tej gry, właśnie Krzysztof Święty zaprojektował w 1993 roku edytor poziomów do tej gry, żeby dało się tam wygodnie plansze do tej gry tworzyć. A plansze obok Łukasza tworzyli Jerzy Tukaj. Myli mi się, ponieważ w wersji na Commodore jest błąd i właśnie tam na okładce jest wypisany Jerzy Tukaj, zamiast Jerzy Tukaj. I jego właśnie w tej chwili bardziej znany brat Jacek, nasz pisarz science fiction, prawda? Też właśnie tworzył planszę, prawdopodobnie jest autorem tych najtrudniejszych plansz. Jurek z Jackiem są, ale jak się okazuje, to nie pamiętam. Właśnie, która... nie pamiętam, który te najtrudniejsze plansze tworzył. Robiliśmy właśnie to wydanie, testowaliśmy, czy tą grę da się w ogóle ukończyć. Tam jest bodajże 33 plansze. I nagle utknęliśmy na 6. planszy. Nie da się przejść. Jest błąd w grze, no nie ma siły, 2 dni. I w końcu mówię, piszę, akurat właśnie miałem kontakt ze Świętym. Święty, tego levelu się chyba nie da przejść, tam jest jakiś błąd. No to podeślij mi stan gry, ja to sprawdzę. Po czym po 2 minutach Święty pisze, przeszedłem za drugim razem. Co myślę, jak? Tak, okazało się, że po prostu, że gra najpierw uczy pewnych zasad, a później w pewnych momentach troszkę je nagina, wręcz łamie, ale przez to jest... no dużo ciekawsza. To jest taka gra właśnie z gatunków, które w tamtym czasie bardzo popularnych, takich układanek logicznych jakby. Może nie Łukasz. No właśnie. Ja powiedziałem o pytaniu, każdy trzeba. To jest, ta gra w ogóle była inspirowana, tutaj mówiliśmy o tych polskich grach, tam Robo, która była, no dla mnie to były wtedy właśnie takie ideały, prawda, ja te gry po prostu ubóstwiałem, kochałem te polskie gry z Avalonu, czyli to było Robo, był Fred, Lasermania. Akurat ta konkretnie gra, no to najmocniej chyba Lasermania właśnie była i jakby to wszystko jeszcze było w dodatku, w ogóle te większości tych gier takich właśnie układanych, które w tamtym czasie wychodziły, one były oparte na mechanice takiej gry Sokoban, która, nie wiem, ona potem jak po polsku była magazynier bodajże i to była właśnie taka układanka, że się paczki przepychało przez taki labirynt, żeby je umieścić w jakichś tam miejscach i trzeba było w każdej planszy tam kilka paczek umieścić. Jakby wszystkie te gry, właśnie tak jak Lasermania czy tam ta Cosmic Hero, one były bardzo oparte na tej mechanice, ale miały jakieś tam elementy dodatkowe po prostu. Rozszerzone tam były o coś, że tam gdzieś na przykład w Lasermanii tam trzeba było kierować promieniem lasera jeszcze, żeby trafiał w odpowiednie punkty. Akurat w tej grze trzeba przewód połączyć, tam z jednego punktu do drugiego trzeba tak jakby klocuszki poukładać, żeby się ścieżka taka ułożyła i powiedzmy wtedy się otwiera przejście, prawda? Więc to jest jakby taka właśnie gra logiczna, można powiedzieć. Tutaj jakichś elementów zręcznościowych za bardzo nie ma. Rzeczywiście ja jakby w tym czasie takie moje powiedzmy myślenie, świadomość była dosyć niska, no bo to tam 15 lat to... jakby taka świadomość powiedzmy, że to jakiś produkt mógłby być, że to trzeba jakoś tam, nie wiem, zrobić w jakiś sposób taki profesjonalny, na przykład, żeby dać, nie wiem, jakieś ułatwienia, kody, albo na przykład, że jakieś plansze robić, to nie, że każda taka, że człowiek po prostu się poci i nie wie jak tam przejść, tylko żeby czasem wrzucić coś dla oddechu, coś prostszego, coś może zabawnego bardziej. Jakieś takie, no to coś, co powiedzmy ktoś profesjonalny, gdyby taki produkt przygotował, no to o tym by pomyślał, tak, żeby to... Wydaje mi się, że ta wersja komodorowska już pod opieką Avalonu też robiona miała, była bardziej, no tak, wydaje mi się, że może, nie, że tam... Ale coś, aha, ale nic, ale tam mieliście więcej plansz, było chyba tak, było trochę łatwiejszych, więcej plansz, czy nie, jakoś tam... To była kwestia, która robi jakieś plansze. Aha. No ja nawet nie grałem, szczerze mówiąc, muszę w Komodorowską kiedyś muszę zagrać.
No, ale jakby chodziło o to, że tutaj to, co mówił Tomek, że się na szóstej tam gdzieś planszy zaczął, że tak jakby no, powiedzmy, przygotowując produkt komercyjny, to niewłaściwe jest gracza zniechęcić na szóstej planszy, prawda? Więc pasowałoby go gdzieś tam zaciąć, może na 15 albo gdzieś dalej. Więc jakby tutaj tego nie było, więc ta gra pewnie jakby się w nią grało, ona może się wydawać w pewnym sensie pod tym względem taka, nie wiem, jakaś amatorska, czy może nie, niedoszlifowana. Były też jakieś błędy, są takie czysto techniczne, gdzieś tam czasem te, może coś się nie do końca płynnie przesuwa, tam czasem widać jak mrygnie, tak jakby jak się przesuwa przedmiot, tak, to on gdzieś tam mrygnie, to też wszystko było takie techniczne rzeczy, które ja jakby nie potrafiłem zrobić odpowiednio w tamtym czasie. Nawet wiem, co to dzisiaj było, że gdzieś przesuwałem element w momencie, kiedy tam był rysowany, tak, i on gdzieś znikał na chwilę, tak, więc jakby no, to jakby to jest taki trochę surowy materiał, można powiedzieć. I no i tyle, no. Także... Nie zachowały się żadne źródłowe, że tak powiem, nie. I dlatego... Tak, tak. Znaczy ja tutaj muszę być właśnie do Krzyśka, że to jakby to w ogóle istnieje tylko dzięki Krzyśkowi, bo jakby on tego nie... Ja jakby zupełnie jakby opuszczając tą całą scenę jakby Atari, potem jeszcze Amigę trochę byłem, ale jakby opuszczając to wszystko i gdzieś tam idąc z duchem czasu, w ogóle jakby nie przywiązywałem wagi w ogóle do tych rzeczy, które w tamtym czasie robiłem i ja tak naprawdę za bardzo nawet nie miałem dokumentacji, tak jak tu koledzy mają jakieś jeszcze swoje rzeczy, gdzieś ja w ogóle nic z tego gdzieś nie zachowałem, więc to jest w ogóle prawdziwy jakiś cud, że w ogóle możemy to dzisiaj to oglądać jeszcze w takiej formie, to w ogóle działa, leci z Atari, leci z kartridża, jest wydane, także ja jestem w ogóle, no tak mówię, w szoku cały czas, że to... Że wykopaliska działają. Tak, że to w ogóle i super, naprawdę, także... Ja dziękuję bardzo i Świętemu za to, co, że w ogóle to jakby zachował, dzięki temu uwiecznił i oczywiście Tomkowi za w ogóle całą inicjatywę, za to, że to też taka historia była, że to się zaczęło od jakiegoś tam, jakiś tam, nie wiem, taki, znaczy w sensie, że tak jakby organicznie było, to nie było tak, że robimy tam jakieś wydanie, coś, tylko tu gdzieś coś Tomek napomknął, a co gdybyśmy zrobili tam pamiątkowe, jakiś kartridż, coś. I nagle gdzieś tam od słowa do słowa, nagle tu okładkę rysowałem, nagle on mi wysyła, że to już z drukarni będą jakieś obwoluty i tak, także w ogóle to tak urosło od takiego pamiątkowego, powiedzmy, kartridża z grą do całego wydania, także no super, super, naprawdę. Dziękuję. Zacznijmy też może od tych gablot tutaj, jak tutaj się chłopaki przygotowują. Pierwsza gablota, mamy oryginalne gry na Atari, na dyskietkach z lat 90. Jeszcze z fajnymi cenami, takimi 35 tysięcy złotych, 40 tysięcy złotych. Mamy też okładki do gier na kasetach magnetofonowych. Są to okładki dystrybucyjne. Jakiś dystrybutor dostał od wydawcy okładki i kasetę matkę. I później już, jak chciał sprzedawać tą grę, no to już musiał załatwić sobie swoje kasety, nagrać grę, no i wkładał te gotowe okładki, które tutaj widać. W drugiej gablocie mamy magnetofon do komputera Atari, z którego wczytywało się gry. Taka gra wczytywała się od kilku do kilkunastu minut. Bez pewności, że nam się uda tą grę wgrać, więc często wychodziło się z pokoju, z domu, żeby ta gra się wgra, żeby nic nie zakłóciło procesu wgrywania. Przepraszam, a ostatecznie się okazało, że był błąd w systemie operacyjnym. Oczywiście, Atari. Wyszło, że był błąd w systemie operacyjnym Atari, on losowo wyrzucał błąd wczytywania. Więc to nie zależało od nas. Tak, to jest wychodzenie tej dyskietki. Tak, tak. Mamy tutaj dyskietki w reedycjach wydawnictwa Retronix z 2017-18 roku. Czyli to są nowe wydania starych gier z lat 90. i oryginalne kasety 3 z lat 80. do komputera Atari. Takie gry wtedy kosztowały po kilka dolarów oryginalne, gdzie średnia zarobku u nas to była około 12-13 dolarów, więc jak ktoś miał taką kasetę, to był bogiem na osiedlu. Kartridż kosztował, pan mówi, 16 dolarów. Te reedycje to są 2017-18 rok. Oryginał Robo jest 89 rok. Tutaj mamy Robo oryginalne na komputer Commodore z 93 roku.
Teraz tak, jak przejdziemy do kolejnych gablot po drugiej stronie. Tutaj mamy dwie współcześnie wydane gry, The Rescue Expedition. To jest nowa gra, także dwa lata temu wydana, napisana na komputer Atari. Tutaj mamy grę Laura, również jest to nowa pozycja i po środku jest reedycja gry z 93 roku. Widać, że w porównaniu do tych oryginałów z lat 90. no to te nowe wersje są takie no, bardziej ekskluzywne. Tutaj może mamy rozłożone takie wydanie ekskluzywne z drukowaną mapą, z podwójnym pudełkiem, błyszczące obwoluty. Na przykład tutaj mamy przygotowaną specjalnie kasetę pod takie wydanie. Często były problemy z kasetami w latach 80., 90. Na przykład gry były nagrywane na dostępnych w księgarniach kursach angielskiego, bo nie było po prostu dostępnych nośników. Tutaj mamy reedycję pierwszej wydanej w Polsce gry komputerowej Puszka Pandory z 86 roku. No to jest wydanie z tego roku, takie pamiątkowe. Tutaj znowu była już wspomniana kultowa gra Robo. Na 20-lecie wydania tej gry w 2009 roku stworzono tak jakby najtrudniejsze plansze do tej gry i wydano to na dyskietce i na kartridżu, właśnie w formie takiej pamiątkowej, kolekcjonerskiej. Tutaj mamy grę Resurrection Collection, jest to zestaw gier, też współczesne gry, wydawane przez tarnowskie wydawnictwo, Bobr Games. Mamy wydawnictwo w Tarnowie, a tutaj jest takie właśnie tanie wydanie gry Deszczownik Greiner, którą robiłem razem z profesorem Mareckim w 2019 roku. I właśnie pomysł z tą grą Łukasza, Cosmic Hero, również na początku miało to być tego typu wydanie. Czyli małe pudełeczko z kartridżem w środku, taka odbita na ksero, jedna kartka instrukcji. Zaczęło się od tego, że po prostu tych pudełeczek nie było. Więc poszliśmy, udało się zrobić coś dużo lepszego niż planowaliśmy. Mamy też tam w kącie stoliczek czytelniczy z prasą, wydawaną współcześnie przez fanów starych komputerów i też troszkę starych magazynów z lat 90. i reedycji pierwszych polskich gazet komputerowych. Mamy tutaj na przykład Bajtek, wrzesień 1985 rok. Pierwszy magazyn komputerowy w Polsce, bardzo znany, bardzo ceniony. Oczywiście to jest reedycja na bardzo dobrej jakości papierze, z retuszowanymi zdjęciami. Pierwsze wydanie, no powiedzmy sobie, było drukowane praktycznie na papierze toaletowym. Bardzo kiepski papier, który się rozsypuje w tej chwili w rękach. I redaktorzy tego magazynu już wtedy, w 85 roku, narzekali, że u nas nie ma takiej prasy, nie ma dobrego papieru, nie ma możliwości wydawania czegoś profesjonalnego, gdzie na przykład w Bułgarii już od roku mieli kolorowy, na dobrym papierze magazyn wydawany. Więc taka niby też, powiedzmy sobie, kraj komunistyczny, a jednak no, mieli lepsze możliwości i to bolało naszych redaktorów. No i na końcu to, co najciekawsze dla niektórych, czyli stare komputery, Atari, Commodore, konsola Pegasus, wszystko podpięte do starych kineskopowych telewizorów. Ze starymi grami, ale też nowymi, tworzonymi współcześnie, głównie przez właśnie ludzi z demoscen. Tutaj mamy, że tak powiem, artefakty i to tak w tej kategorii należy na to patrzeć. Są to jakieś takie znalezione przeze mnie stare zdjęcia, jakieś takie opisy, jak powinno demo mniej więcej wyglądać. Jakaś kartka, w której to demo, które myśmy oglądali, były jakieś tutaj pokazane efekty, jak powinny między sobą one przechodzić, między innymi. Są jakieś kody maszynowe, typu gdzie się coś znajduje. Jakiś fragment wydruku kawałka po prostu oprogramowania, które w ten sposób się optymalizowało, bo jak się to wydrukowało, to łatwiej było po prostu, że tak powiem,
zobaczyć, co można jeszcze lepiej. Jest tutaj przykład z gazety STEMI, jest wycinek, w którym widać tutaj właśnie warsztaty komputerowe. Jest to komputerowy zawrót głowy i tu między innymi my jesteśmy w tym miejscu jako grupa Zelax. Tu widać również i tam C64 oraz widać tutaj, jaka panowała, że tak powiem, atmosfera w Pałacu Młodzieży na tej hali widowiskowej. I tu jest co najlepsze, ten komputer retro to jest komputer z historią. To jest oryginalny komputer, który pochodzi z Pałacu Młodzieży. W momencie, kiedy kasowany był sprzęt, dostałem go jako, że tak powiem, zasłużona osoba i jest u mnie do dnia dzisiejszego. Także uratowałem ten komputer, że tak powiem, przed jego śmiercią, że tak powiem, jako elektrośmieć, dlatego że no, po prostu komputery prawdopodobnie by skończyły po prostu gdzieś albo na wysypisku, albo w jakiejś, jako jakiejś stacji utylizacji. Natomiast ten komputer dzięki mnie, że tak powiem, przedłużył życie i działa do dnia dzisiejszego, bo przedwczoraj jeszcze był testowany, czy działa. Także no nie wiem, wydaje mi się, że z mojej strony to jest chyba wszystko. Tutaj można po prostu sobie coś popatrzeć. Oczywiście tych kartek mam znacznie więcej, ale wydaje mi się, że tutaj, że tak powiem, pokazywanie tego no, nie zawsze musi być jakimiś tam cudownymi rzeczami. Także dziękuję bardzo. Thank you.